zły po prostu. Nie bądź na mnie proszę zły, ja mam na jakby... Znaczy, ja mam nadzieję, że dzisiaj ty będziesz na mnie zła. A to będziesz mnie wkurwiać? Nie, ale myślałem, że powchodzimy w jakieś role. To musi być show do cholery jasnej. Słuchaj, czekaj, poprawię. Słuchaj, czy mam pierwsze ten, pierwsze zadanie. Czy możesz mi kazać jechać do Maka, zawieźć, kupić swojej królowej kawę? Nie piję kawę. Szejka? Popraw się jeszcze raz. Musisz się poprawić. I po pierwsze to troszeczkę kulturalniej. Przepraszam. Przepraszam. Przecież ludzie ma to problem. Przepraszam, czy tak będzie lepiej? W czapce niekulturalnie, szczerze mówiąc. Nie, myślałem, Myślałem, że tak powinienem wyglądać. Jedna z najgorszych masek to są właśnie te materiałowe takie. Tak? Taki tani napad na bank. Ale urocza. Powiem, ta jest jeszcze taka w miarę... A tak na przykład? Wiesz co, ja nie wiem, co ja bym miała wtedy ubrać do takiego outfitu. No ja też nie wiem. Chociaż mogłabym po prostu być w skórze, to też mogłoby być okej do tego. Na pewno twój aktualny look pasowałby na imprezę w tym Fetish Shadow. Tak? Tak. Tak, myślę, że by cię wpuścili. No bo ogólnie, żeby wejść, to musisz mieć dress code, nie? Nie wejdziesz tak sobie. Tak? Nawet jak zapłacisz, to ci nie wpuszczą. A ja? Jak oceniasz mój dress code? Dałoby radę, bo to jest właśnie taki military, nie? Zobacz, co tu się dzieje w ogóle. Zobacz, jak ja zagrałem ze wszystkim. Mogę coś dotknąć, czy to jest taki... Tak, no masz jak najbardziej. Dobra, zobaczmy. Co to jest? Powiedz mi. Nie wiem, dostałem od kolegi z tego... Z Turcji. O, ale bardzo ładny. To akurat mi się bardzo podoba. Tak. Za kamień. No, też miałam obejść się z jakimiś kamieniami, ale stwierdziłam, że nie. Ale bardzo. Zobacz teraz, co tu. Tu jest mój ulubiony papież. Dlaczego jest twój ulubiony? Dlatego, że ma przebiegłą diabelską minę. Tak! I dlatego, że jest papieżem, który zrezygnował z bycia papieżem. No tak, to szacun. Tak. No to jest szacun, to tak. Prawda. Zgadzam się z tym. Jedynie lepszy papież od niego to pierwszy papież Piotr Skała. Bo jest po prostu rokowym papieżem. Piotr the Rock. Ale to tylko dlatego, że taką ma nazwę? No tak, skała, opoka, tak się do niego mówiło. Okej. Okay. Uczeń Jezusa. Słuchaj, ja nie jestem Jezusowa za bardzo. Nie? Nie zabłysnąć ci tutaj. No ja chciałem tu zabłysnąć, żeby... No udało się. Wszystko bardzo, dopracowałem. Bardzo. A tu coś spadło ci, czekaj, zgubiłeś. O. Co mi spadło? A nie, może już myślałam, że odczepiło się, a to jeszcze smycz. Tak, jeszcze smycz mam. Reklama? Nie, po prostu przyniosłem smycz, no w końcu jestem z dominą, no to muszę mieć smycz. Nie, w ogóle, o nie. Kurde, jakbym wiedziała, to bym wzięła jakiś gadżet. Za to też mogę ciągnąć, tylko nie w trakcie jazdy na pewno. Dobra, musi być ten. No dobra. Albo nie, mogę ci teraz rozkazać ładnie. Czekaj, zakładaj to tam. Zakładaj. Tak, dobra. No dobrze, to teraz kundro, masz mnie zawieźć na Maka. Do Maka, ale nie na Maka, bo jest twój. I jest domu kupić mi herbatę. I podziękować za to. Tak, tak moja pani, już jadę. Teraz masz podziękować, zaraz. Dziękuję bardzo za to. Bardzo dobrze, to jedziemy. Dobra, zdejmuję to. Niewygodnie w tym jeździe. Zgrzejesz się na pewno. Ale robiłem jedną rozmowę całą w tym. W czym? W tej masce. W tej masce? Tak. Musiałem, no nic, było... musiałem bardzo ten, bardzo uważnie jechać. Nie, to ja tak nie lubię. Ale chyba musimy w ogóle zawrócić tam. Czekaj, wiesz? Tu sobie lądu. Bo jak pojedziemy tam, to będzie taka bez sensu. Dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj mamy specjalnego gościa, Dominę, Mawkę. Cześć. Witaj. Cześć. I będziemy rozmawiać o, nie wiem jeszcze o czym, pewnie... O wszystkim. O wszystkim, tak. O dominacji pewnie też. Już dowiedziałem się, że nie będzie w moim teledysku, jestem po prostu... Pękło mi serce. Bardzo nie chciałam cię zranić, ale może w sumie taka jest rola Dominy, która najpierw daje nadzieję, a potem robi, nic nie ma. A no to wiesz co, to jest ciekawe, to w takim razie czy, bo wiesz co, zastanawiam się nad tym,
jakie są w ogóle rodzaje dominacji i czy dominacja, bo jak ja do kogoś powiedziałem coś takiego, że nie wiem, to może jakaś tam dziewczyna by sugerowała, że wali komuś konia i go dusi, to ktoś mi powiedział, nie, one takich rzeczy nie robią w ogóle, bo... I nagle, czy jest w ogóle seks w dominacji, czy w ogóle nie ma, czy co to jest? Zaczniemy od tego, czy rozmawiamy o dominacji komercyjnej, czy rozmawiamy o dominacji, że sobie żyje w związku para i tak po prostu mają taki styl życia, że partner jest uległy, a partnerka dominująca. Albo w sumie ogólnie partnerze, bo kurczę, dominacja przecież nie dotyczy tylko mężczyzn, tak? Znaczy, mi się tak wydawało, nie wiem, może ja się mylę, to też popraw mnie, jeśli się mylę, że ludzie w parze mogą mieć różne zabawy i że... Wszystko mogą. No tak, ale chodzi mi o to, że mogą się zmieniać rolami, no nie tak, wiem. No. Ja na przykład pozwoliłbym sobie na takie... Chciałbym, żebyś mi kazała lizać sobie dupę. Mogłabyś mi kazać? Chciałbyś. Tak. Chciałbyś. Tak. I na tym się to skończy. O kurde, super. Znaczy, jeżeli chcesz, żebym ci opowiedziała coś, jak u mnie to wygląda, bo nie może zacznijmy od tego, jakie są rodzaje dominacji. I komercyjnej, i między partnerami. Tutaj to nie wiem, czy to ma znaczenie, czy między partnerami, czy komercyjnymi. Dobrze, bo, no to rodzaje dominacji, jakie byś wyszczególniła. Zacznijmy od tego, że ja nie jestem alfą i omegą w tym temacie, więc ja powiem o tym, co ja wiem. Okej. Okay. Więc tak, na pewno dominacja fizyczna, gdzie wchodzi w kontakt ten fizyczny, tak? Uderzenie jakieś, albo zadawanie bólu, tak? Okay. Na różne sposoby. A jest dominacja psychiczna, gdzie na przykład można kogoś poniżać, albo sprowadzać do jakiejś roli. Niekoniecznie poniżać, bo jeśli chodzi o feminizację, to nie musi być z poniżeniem i w jakiś sposób wyśmiewaniem. Mhm. Nie zawsze. Zależy od dominy, jakie ma też sama, jak postrzega daną praktykę. Dominacja psychiczna, dominacja fizyczna, finansowa. Co to znaczy? To jest dominacja, w której... Dawaj mi mój cash i spierdalaj. Dawaj, oddawaj całe swoje pieniądze albo kładź swoje pieniądze pod mojego buta i możesz mi podziękować za to. Dziękuję, do widzenia, tak? Albo szantaż. Oczywiście tutaj to jest strasznie śliskie i ja na przykład bym osobiście nie polecała się w takie coś bawić. Ale no, ludzie mają różne fantazje. Nie ukrywam, że miałam sama takie doświadczenie, gdzie kogoś szantażujesz, że ten ktoś tego chce oczywiście. I chce, daje ci na przykład... Chyba wpierdoliliśmy się tu nieźle. Ale o co chodzi? Nie, bo patrzę, czy ten samochód przejedzie przez takie coś, bo to jest dziwne auto. Właśnie widzę, że jest takie sportowe. Tak, bo ja współpracuję z taką... Niestety nie, ale współpracuję z firmą cylindersi.pl i oni pożyczają mi super samochody różne. Wczoraj jeździłem na przykład Porsche Macanem, a dzisiaj jeżdżę taką sportową BMW-ką. No jest spoko. No powiem ci, że to jest super, więcej niż spoko, bo nie miałbym możliwości sprawdzić tylu samochodów, więc... No. No to prawda, na pewno też fajne doświadczenie, bo później jakbyś sam chciał kiedyś coś, może, to już wiesz, w jakim aucie byś się nie... Tak, pokazał. Na przykład wiem, że właśnie nie chciałbym sportowego samochodu. Chyba, że musiałbym być nie bardzo bogaty, ale właściwie nie, wolałbym pożyczyć sportowy samochód. Na przykład właśnie z Swingersów. Bo to fajne na chwilę, Swingersów? Tak, Swingersi się tak... Swingersi, ja powiedziałem Swingersów. Nie. Widzisz, to już po prostu jedno w głowie, nie? Rozumiem. Nie. Swingersi.pl. Cylindersi musicie zmienić nazwę na Swingersi.pl. Chyba na pewno by była. Sportowe samochody. My to wymyśliliśmy. Tak, Swingersi.
No, no i dobrze, no ten, takim samochodem dlatego jeździmy. Mówiliśmy o rodzajach dominacji, więc tak, powiedziałaś, że jest coś takiego, że w ogóle ktoś kogoś szantażuje, że go dominuje i że się wszyscy dowiedzą. O kurna. Ja ci mogę powiedzieć, jaką ja miałam sytuację. No, to jest dopiero... To jest jakby zupełnie ze zgodą, ale to akurat ja takie doświadczenia mam online. W sensie, bo głównie pracuję online, ale też, no czy i tak, ale aktualnie bardziej online i na OnlyFans. Mogę mówić takie nazwy, nie? No jasne. No, dobra. A w ogóle jak ty będziesz później reklamował na przykład kurwa, to wytniesz, czy to... Nie. Można to mówić? Można, natomiast ty jak... wulgarny ogólnie przecież. Staram się nie być, bo mi ucinają monetyzację. Tak, też o tym myślałam. To jest jedna rzecz, a również z tego tytułu staram się dorastać i być trochę mniej wulgarny. Kiedyś więcej przeklinałam. Dorastać? Tak. Nie za późno. Tak, no ale mówią lepiej później niż wcale. Ale wulgaryzmy dla mnie są rodzajem takiego... jakiegoś rozluźnienia i takiego rozładowania. No tak, tego wszystko zależy od tego, czy zrobił się już z tego przecinek, który jest używany częściej niż przecinek, czy... To jakoś... No dobra, powiedzmy, że ci wierzę, że to zacząłeś robić, ale... Mniej przeklinam niż kiedyś, o tak. A nie to, na żeby... YouTubie. Tak, nie, normalnie też mniej przeklinam. Ale okay. Nie to, że w ogóle, tylko na przykład, nie wiem, piję alkoholu bardzo mało, ale nie często. No takie widzisz. No tak, staram się złoty środek znaleźć w życiu. No to jest najlepsze. Jest to bardzo trudne. Tak, to jest w ogóle najtrudniejsze chyba, żeby taką równowagę złapać. No właśnie, tak, ale to... A to pomaga w życiu, no. No i dobra, przechodzimy do tego chłopa, tak, szantażu. To miałam taką sytuację na OnlyFans. Nawet nie wpadłem na ten pomysł, no. Miałam taką sytuację na OnlyFans, gdzie osoba podała mi swojego Facebooka, dane. Rozumiem. Do logowania. I miałam na początku takie i weszłam na i miałam zacząć szantażować. W jakiś sposób, że wyślę na przykład wiadomości do rodziców, że jest gejem, albo jakieś takie rzeczy. Jakie głupoty, które w ogóle nie były prawdziwe. Jakieś rzeczy na wallu no, pisać. Skoro on nawiązywał kontakt z kobietą, no to można założyć, nie... ewentualnie jest bi, ale to... Znaczy wiesz, no, on, jego rodzice nie wiedzieli o tym, czy znajomi. Dla niego to było duże ryzyko, że jeżeli on nie zapłaci tyle, ile chce, to wyślę kolejną wiadomość. Teraz wysłałam jedną wiadomość na znajomego, gdzie napisałam i do jakiegoś kolegi, hej, buzioczki, gdzie widziałam w wcześniejszej konwersacji, że nie piszą w ten sposób ze sobą. Ten już zaczął, o co chodzi, do kogoś tam napisałam, kocham cię, jakieś takie, wiesz, na początku lejtowe rzeczy, żeby on wysyłał ten hajs. I im, szczerze, to ja to gdzieś tam zakończyłam, bo uznałam, że to jest też trochę przekroczenie moich granic. No właśnie, bo się zastanawiam... Bo mogę kogoś realnie zrujnować w jakąś sytuację. To jest raz, ale druga rzecz jest taka, że teoretycznie, nawet będąc egoistą, myśląc o samym o sobie, to właściwie też mogłoby się wpakować w jakieś kłopoty, bo na przykład gdyby ktoś sobie wymyślił taką historię, że nie wiem, ale z jakiegoś... Ale wszystko mam na piśmie. Wszystko, a, masz wcześniej te jego prośby, tak? Tak, wszystko jest, dlatego okay. To jest wszystko napisane. No bo wiesz, o co mi chodzi, że, tak, że ktoś mógłby nagle... Na ty, on by poszedł na policję i powiedział, tutaj mnie ten, ktoś tak. Szantażuje, no nie? Tak, faniak. Dlatego nie polecam w ogóle tej... No. Tej praktyki, ale nie ukrywam, że to też są fajne emocje. Ogólnie w dominacji chodzi o emocje tak naprawdę i o jakieś uwolnienie, o puszczenie jakichś swoich takich blokad, które na co dzień, jakieś maski na co dzień zakładamy, a tutaj nie ma co ukrywać przed dominą, ona już chyba wszystko widziała i wiele słyszała, więc naprawdę podziwiam czasami to, jakie w ogóle przemiany zachodzą w ludziach, którzy przychodzą ileś czasu. Co, oni przychodzą do terapeuty, chcesz mi powiedzieć? No, czasami też. Znaczy, ja nie jestem i nie będę terapeutką i pozdrawiam moją terapeutkę. Bardzo, bardzo ciężka praca, tragedia. Ale nie ukrywam, że tak. Ja mam bardzo dużo
Jakby domina może być taką bardziej na przykład nauczycielką, albo jakąś taką sadystką, albo po prostu tak jak ty mówisz o tej dominacji. Mówię teraz o komercyjnej czy nie? O różnej. Wiesz. Dobra, mówmy tak ogólnie, co to jest moje podejście, bo ja byłam w związkach też, gdzie byłam tą dominującą stroną cały czas, więc mogę tak mówić ogólnie. Zgubiłam, co mówiłam. Zapytałaś się, czy mówiłaś o dominacji komercyjnej, nie, czy nie. No, zakończyliśmy chyba ten temat z tym, że ktoś chce płacić pieniądze za to, żeby go szantażować i daje dostęp nie, do Facebooka. A nie, mówiliśmy już o tej terapeutyczności. Tak. No to ja osobiście mam w sobie dużo takiej mami, jestem mamuśką też, co cię zbije, ale też pogłaszcza. I na przykład ja mam taki odruch, i dla mnie to jest naturalne, żeby w całej tej dominacji zawrzeć aftercare. Czyli po całej tej sesji, po tym wszystkim, żeby jakoś tak wyciszyć się i to wszystko, żeby dograło się po prostu. Aftercare. Ale od razu mówię, że to nie jest wcale oczywiste, że to jest, to się wydarzy na sesji na koniec. Raczej bym powiedziała, że to jest mniej niż więcej. A przynajmniej z mojego doświadczenia, jak rozmawiam z koleżankami, to one tego nie robią, tak? Wiele nie robi, nie mówisz wszystkie, ale wiele nie robi. Dobra, czyli ty uważasz, że to jest ciekawe, czyli jak mógłby przebiegać proces, jakbyś go tak miała rozrysować na przykład akademicko, jakbyś była nauczycielką. Nie byłam na studiach nigdy, więc... No tak, ale zobacz, ja już zauważyłem, na przykład koniec. Jest proces, który się nazywa aftercare, czyli zamykamy całą sprawę, czyli co? To jest, że nagle jest jakaś rozmowa o tym, dobra, ale to była zabawa, to nie jest, to nie, no nie wiem, to są tego typu rzeczy, czy co? Raczej nie muszę, nikt nie musi tego sobie mówić, bo to jest na starcie, przecież sesja, przynajmniej u mnie, jak się zaczyna, to jest takie wprowadzenie. Chyba, że kogoś już bardzo dobrze znam, ale zawsze to jest takie, wchodzimy stopniowo w ten cały zabawę, tak. Więc jest na początku ten czas, żeby zobaczyć i sprawdzić siebie, czy ty w ogóle jesteś dzisiaj w nastroju, czy to, co się dzieje na ciebie, jak na ciebie działa i czy dalej gdzieś jesteś w stanie iść. Ja nie pytam, to co teraz robimy? Nie zapytam tak uległego, ale mogę w trakcie sesji wplatać jakieś pytanie, które da mi też sygnał, że ta strona uległa jest gotowa na więcej. No to dobra, przychodzi nowa osoba. I teraz tak, pierwsza rzecz. Czy wy ustalacie na początku jakiś zakres działań? Wiesz co, ja zakres działań ustalam jeszcze zanim ktoś do mnie przyjdzie. Dlatego, że ja w ogóle jestem bardzo, nie wiem co powiedzieć, bardzo dużą selekcję robię, jeśli chodzi o osoby, które chcą do mnie przyjść. Ja w ogóle nie lubię, jak ktoś do mnie napisze krótką wiadomość i ja mam się jakby rozwinąć i opowiadać o sobie i o moich jakichś praktykach i zainteresowaniach, kiedy ktoś sam z siebie nic nie dał. I takie zazwyczaj zapytania zostają bez odpowiedzi i zostają w czyściu na zawsze. Ale są osoby, które rzeczywiście napiszą do mnie. No, ten czyścic jest straszny. Czasami widzę, że ktoś pisze już 10 tych wiadomości i żadna nie jest taka, która by mnie w ogóle zainteresowała i nie rozumiem. A gdzie oni piszą te wiadomości, gdzie to się w ogóle pisze? No maila, na Twittera. Aha, ale na Twittera i na co, na OnlyFans też? Tak, ale na OnlyFans jak piszą, to nie mogą umówić się na spotkanie, to jest niezgodne z regulaminem. Aha, nie wiem, nigdy nie byłem na OnlyFans, nawet nie wiem, czy byłem na Twitterze. Czemu nie byłeś? Na Twitterze jest tyle... Nie wiem, bo jest tyle różnych gołe tych... Są no okej, okay, no za darmo są po prostu filmy pornograficzne, więc jakby tego jest też od cholery za darmo, natomiast Twitter nie ale to złodziejstwo jest w większości. Nie jest. Mówisz o Pornhubie teraz? No chyba tak, no. Znaczy na Pornhubie to rzeczywiście... Są reklamówki filmów, no. A, chodzi ci o zwiastuny. No tak, no ale jest tego tyle, ja że... Ja jak to brzmi. Jest tego tyle, że jakby... tak, można, okej, masz rację, zgadzam się z tobą, nie trzeba, rozumiem. Ja nie szukam w filmie pornograficznym półtorej godziny treściwej, przepraszam, opowieści, rozumiesz, z aktorami... Ale powiem ci, że pornosy z dialogami i w ogóle gdzieś tam opowiadają coś, o, uwielbiam, kiedyś siedziałam ze znajomymi. I przy północy oglądaliśmy właśnie takie pornosy, gdzie w ogóle cała historia...
historia była. I my to oglądaliśmy z takim, kurde, ktoś się starał. Wiadomo, słabo to wyszła ta gra aktorska, no ale no, ktoś się starał, wymyślał. Ja bym w czymś takim nie zagrała, ale no... Śmieszne, jest, istnieje coś takiego. No tak, no to słuchaj, no to przecież była cała jakby też plejada pornofilmów, gdzie robili jakieś nawiązania do, nie wiem, produkcji hollywoodzkich czy tego typu no rzeczy. Tak, no tak, no ale co, nie wiem, to, w mojej opinii to jest w ogóle bez sensu. No nie wiem, no film porno jest po to, żeby obejrzeć, jak się ludzie uprawiają seks i to tyle chyba. Nie wiem, no znaczy każdy może szukać czegoś. To różnie, no ludzie mają różne. Niektórzy oglądają po to, żeby później napisać chamski komentarz, że o tam widzę coś tam, co mi się nie podoba. Aha. Wiesz, że raz w życiu tylko napisałem komentarz? W sensie do czegokolwiek? Tak. A co to było? Znaczy nie komentarz. Fajna piosenka. Tak. I pod swoim teledyskiem. Nie, pod teledyskiem, gdzie występujesz też. Nie, pod czyimś, nie wiem. No nie pamiętasz już, kto to był? Nie, to było 20 lat temu, czy coś takiego. Ale co wtedy stwierdziłeś, bo wiem, ty napisałeś na piosenkę, a tam się zaczęła gówno burza i stwierdziłeś nigdy więcej. Nie, w ogóle nic nie czytałem tego dalej. Podobała mi się piosenka, nie pisałem raz komentarz. Uważam pisanie komentarzy za po prostu bez sensu. Po co ja mam to pisać? Znaczy wiesz co, ma to sens, jeśli chodzi o prowadzenie social mediów, gdzie pisząc komentarz, zwiększasz jakąś tam aktywność na swoim koncie. No to tak nie, dalej. To takie jest... komentarze gdzieś napisałem, albo napisał ktoś w moim imieniu, kto na przykład prowadzi jakieś moje social medium, no. To taki komentarz to tak, ale ja mówię o komentarz, to w sensie ja rozumiałem, że jak jest film na YouTubie, czy na czymś, i ja nagle się tam zaczynam mądrzyć, albo krytykować, albo Bóg wie co, to takich rzeczy, a takie komentarze, to napisałem wiele, no to nie wiem, ludzie na Instagramie do mnie napiszą, to też można to nazwać komentarzem, że im odpiszę. Tak. No właśnie, a mówiąc komentarz, pamiętam, że chyba raz w życiu napisałem. Wiesz, ja też nie komentuję? Nie wiem. Więc... Na pewno bym nie miała potrzeby komuś truć tyłka, że nie podoba mi się, no bo no może mi się nie podobać. Porno pisać, kurna, że nie wiem, że coś? Słuchaj, najgorsze, że no na przykład dzisiaj widziałam coś takiego, że komentarz, że ja nie chcę oglądać na twoim filmie brzydkich ludzi poprawiających seks, gdzie to był film, gdzie były trzy osoby, domina i dwie uległe osoby i jakby, kurde, no... Po co włączyłeś ten film, tak szczerze mówiąc? To sobie pójść taki, jaki chcesz oglądać. Jest ich tyle, że naprawdę, możesz go wyłączyć. To jest taka hamowa przede wszystkim do tych osób, które tam gdzieś występują. No, gusta są różne. Są osoby, które powiedzą, że to są piękni ludzie, więc twoja opinia wcale nie jest bardziej wartościowa niż... No, jest jakiś tam przyjęty średni kanon, no tak. Piękna i brzydoty. No natomiast jakby dziwi mi bardziej sens, że komuś się w ogóle chce to robić, no nie? No dobra, czyli tak. Ja bym powiedziała coś brzydkiego, ale to byś musiał wykasować. Mów. Dla mnie to są znudzeni życiem spermiarze, którzy po prostu siedzą, tylko trzepią tego konia i doszukują się do czego się przyczepić, bo nie są w sumie nawet szczęśliwi w życiu. Ja myślę, że to tacy ludzie. Nie chcę mi się wierzyć, że to ktoś taki jak ty i ja i nagle odpierdoli coś i będę pisać jakieś chamstwo. Nie wiem, czy ja jestem szczęśliwy w życiu, natomiast nie robię tego, ale jakby to powiedzieć, no słuchaj, to jest oczywista w ogóle rzecz. Zawsze każdy, kto przejawia agresję, czy słowną, czy jakąkolwiek bez powodu, oznacza to, że jest osobą nieszczęśliwą, no bo przecież czy ludzie szczęśliwi mają czas na marnowanie energii na taki szans? No raczej nie. Nie, nie. To jest jakby... Zawsze człowiek się zdradza. Jak pisze dużo niepotrzebnej krytyki, to znaczy, że jest nieszczęśliwy. No. Tak, albo się mocno skupia na czymś, co mu nie służy i utknął już w tym. Ja na przykład miałam trochę z aktywizmem kiedyś. O. Że tak, kiedyś byłam wegańską aktywistką. Wegańską? Tak, nie jesteś... jestem weganką. Nie? Nie, nie, nie. Ale jesz mięso teraz, czy nie? Teraz wiem. Tak, jesz. Ale nie jadłam przez 8 lat. Tak? A co cię skłoniło do powrotu? A weganizm to było 5 lat. I to taki restrykcyjny, naprawdę. Ja nawet chipsów bym nie zjadła, które mają tam kurwa serwatkę. Czaje. Nawiedzona. Albo Haribo, które mają... Żelatyno! Motherfucker! Ale wiesz co, nadal mam coś takiego, że jak zamawiam sobie jedzenie, no, to zamawiam wege. I raczej mi się zdarza, że ktoś mnie czymś poczęstuje. Mam takie odruchy, które już mi zostały, nie? Aha.
Ale nie jadłam mięsa głównie z czasów powodów zdrowotnych. I to był powód, a potem po około roku złapałam ten taki vibe aktywistyczny, gdzie potrzebowałam szerzyć tą wiedzę, że zwierzęta czują, cierpią i tak dalej. I nadal oczywiście się zgadzam z tym wszystkim, nic się nie zmieniło, poza tym, że straciłam troszeczkę... No straciłam gdzieś tę wiarę w to, że rzeczywiście, wierzyłam w to, że naprawdę ludzie przestaną jeść mięso, albo te rzeźnie, będzie ich mniej, jest ich więcej, cały czas, więc... Znaczy, jest ich więcej w Chinach, ale chyba w Europie i w tym, że tak powiem, luksusowej części świata, w której, co by kto nie myślał, żyjemy, no to wydaje mi się, że to się zmniejsza. No zmniejsza się, ale jak jesteś aktywistą, który stoi na ulicy i gada z ludźmi przez godzinę, to gdzieś chyba wierzysz naiwnie, że naprawdę to będzie takie, wiesz, minie rok, a ty zobaczysz naprawdę taką przemianę. Nie, tak nie będzie, minie raczej 50. Było, no o tak, o to chodzi. I ja na przykład wyczerpałam się psychicznie aktywizmem. Bardzo doceniam innych, którzy to robią. Mam nadzieję, że oni się nie wypalą, że ich to nie wpędzi w jakąś depresję, bo takie osoby też znam. I to może być właśnie to, być nieszczęśliwym, że skupiasz się tak bardzo mocno na tym zło, które jest na świecie i wpędza cię to, jeżeli naprawdę dużo czasu... Oj, coś się dzieje. Właśnie stuknęli, a nie on jej wytłumaczy, jak on jest beznadziejny, czy coś tam. Dobrze, że z baseballem nie wyszedł. Tak, kurde. Zobaczył, że to kobieta. Tylko jej napluł w twarz. Dominacja się znowu pojawia. Plucie w twarz, to też jest jakaś taka praktyka. No tak, ale chyba w tym przypadku ona nie miała nic wspólnego z... Albo on grzecznie... Przepraszam, czy mogłaby mnie pani zdominować i napluć mi w twarz, skoro już pani złamała wszelkie obyczaje drogowe? Ja wierzę, że coś takiego mogłoby mi się przytrafić. Wierzę w to. Wierzę w to. Wierzę w to. Jak byś poznała swojego nowego chłopaka, okazałby się zabawny i ty byś zajechała drogę źle, ten, a on by wyszedł i zamiast grzeć mordę, ty debilko, czy coś tam. Proszę już po prostu, naprawdę, pojedźmy do domu, niech pani wykona całą sesję, skoro pani już zajeżdża mi drogę i w ten sposób tutaj, no to proszę bardzo. Ale on musiałby jeszcze zapłacić. Chciałbym jeszcze, żeby pani włączyła telewizor i żeby pan Ziobro przemawiał w tym czasie, jak będzie pani mnie dominowała. To jest ustalał, coś, co bym zrobiła. Ustalał nowe reguły te drogowe. Ale ja bym to mogła zrobić. To jest klimat, który mógłby mnie... Ja na całą pizdę, tak, żeby nie mógł wytrzymać, żeby ten Ziobro... Terror. Tak, może, nie, w ogóle na słuchawki. Nie mogę już, zamknij pizdę, frajerze. Ale to i to, i mu taśmą klejącą te słuchawki przykleić do uszu, żeby nie mógł jej zdjąć. I jeszcze, całe ciało zmumifikować jeszcze, tak. I leżeć taki, tak. Taki robak nieszczęśliwy. Tak, a potem by poleciała ta krew mu z uszu, on byłby głuchy po tej twojej dominacji. No. Ojej, to jest piękne, bo piękna wizja, naprawdę. Naprawdę? No moje największe jakieś takie, jeśli chodzi o moje fantazje, to w moich fantazjach to ta moja dominacja często jednak jest no, niezgodna z prawem po prostu i to się nigdy nie wydarzy. Naprawdę? Tak. No ale dobra, no ja to... w sobie mam bardzo dużo sadystki, ale mam świadomość, że zacznijmy od tego, że ja jeżeli będę bardzo mocno eksplorować swoją tą bardzo sadystyczną stronę, ja mówię tu nadal o zgodnym z prawem życiach, to poczekam sobie jeszcze z tym, żeby jeszcze być jeszcze bardziej ogarnięta, starsza. Bo ja nie w ogóle nie myślę, żeby to jest dobry pomysł, żeby się to brać tak od razu. Mi chodzi o jakieś, nie wiem, rozcinanie skóry. Wiesz, ja na przykład mam umiejętności, bo się uczyłam w technikum weterynaryjnym, mam umiejętności, żeby zszyć tą skórę, więc też mam jakieś takie fantazje. To chyba do Japonii musisz jechać. Nie, ale to są rzeczy, które ja, widzisz, nie mówię, że to w ogóle zrobię, ale ja mam już takie gdzieś tam mocniejsze, typu kastracja, to też jest fantazja. What the fuck? Czekaj, to nie jest jakaś... What the fuck? Ej, ale to nie jest rzadki u Domin. Słuchaj, ja gdzieś słyszałem o tym, ale... to nie jest nienawiści. Nie wiem, naprawdę na ciebie, przepraszam. Nie, masz prąd. Dziękuję. Tak, dziękuję. Proszę. Słuchaj, bo ja ci powiem tak, no ja rozumiem w ogóle
jakby zabawę właśnie takim na poziomie, jak sobie ten zażartowałem, powiedziałem, kurde, nie wiem, lisz mi tyłek, czy coś takiego, to nie wiem, to mi się wydaje, że to jest fajne, sexy, tak, że to jest takie normalne dosyć, ale kurde, no, kurde, obcinanie komuś genitalii, no to jest jakaś, kurde, to jest fucking shit w ogóle. To jest po prostu sadyzm. Oczywiście to by się, to się nie wydarzy w moim życiu, ale to jest po prostu fantazja i ja się tym tego nie wstydzę, chociaż troszeczkę mam takie, bo jednak jesteśmy ludźmi i powinniśmy kochać innych ludzi, ale fantazja fantazjami, wiem, że to, co mnie kręci, żeby robić, to jest właśnie ten pain and pleasure, czyli wow, zadam ci ból, ale za chwilę dostaniesz jakąś przyjemność, która zależy, dla każdego zależy, co dają mu przyjemność, tak? No wiem, tylko że na przykład, wiesz, w moim znowu lapsiarskim, kurna, ugrzecznionym pojęciu takiego pain pleasure, to by było, że, nie wiem, kogoś za sutki pokręcisz i to tyle, no, a nie, kurna, rozciąć skórę. No to są grube rzeczy, no. Ale ludzie takie rzeczy robią. Są takie, kurczę, wiesz co, na FetLife jest taka strona. Nie znam też. FetLife to jest taki Facebook dla fetyszystów, ja bym to tak mówiła. A, okej. Okay. To jest bardzo duża strona, cały świat po prostu. Aha, tam jest. Aha, czyli przez E, a nie przez A. No bo jakby było Fet przez A, to by było grube życie, a to jest Fet przez... Ja tylko na Fet przez A wchodziłem, no. FetLife dla grubasów. Znalazłeś coś tam. Tak, jak być jeszcze większym grubasem. Gdzie jest ten? Gdzie jest nowa pizza? Przydała ci się to? Nie. Nie, bo teraz w stronie od pizzy. Chociaż ostatnio jadłem. Za to życie. No, ten FetLife, no to tam ludzie wrzucają naprawdę przeróżne zdjęcia. Oczywiście nie kastracji, bo nadal uważam, że nie robimy takich rzeczy ludziom. Ale możemy sobie wyobrażać cokolwiek, no kurczę. I właśnie też mi się wydaje, że to jest fajne, że mamy te... Możemy sobie wyobrażać i fantazjować. I jeżeli już uwalniać takie rzeczy, to właśnie z tym poszanowaniem drugiej osoby. Tego, że nie chcemy jej uszkodzić. Odetnę ci penisa i przyszyję, co ty na to? Umiem to zrobić, kiedyś przeżywałem go psu. Może się uda. Są tacy, co by na to poszli. Sprawdźmy. Ale no nie, to nie moja bajka. Ale wiesz co, wróćmy do pewnej rzeczy, bo za to było na początku, a ja bym to chciała gdzieś tam do tego wrócić. Mianowicie, bo ty zapytałeś mnie o seks i zwalenie koniaków, nie wiem, jak to nazwać. No, masturbację. Masturbację. Rzecznie. Tak. To generalnie jest jakieś takie założenie, że w tej komercyjnej dominacji dominy tego nie robią. Ktoś mi coś takiego właśnie powiedział. Ale to zaraz, ja ci powiem moje zdanie, no. Ale mówię teraz o takim ogóle i w ogóle no. Taki ogół jest przyjęty, że domina komercyjna nie wali konia uległemu, nie masturbuje uległego. Domina komercyjna nie uprawia seksu z uległym i generalnie jest też takie powiedzenie nawet, że domina to w ogóle powinna być ubrana na sesji. Bo jest też coś takiego, że nagi mężczyzna, ubrana kobieta. Okej. Okay. No to właśnie, to się... To jest założenie. Ja nie mówię, że to jest moje... Czy mam jeszcze dodać szybko, co ja myślę? Tak. Moje zdanie jest takie, że niech każdy kurwa robi, co chce. Bo jeżeli ktoś chce dostać pieniądze za to, że będzie kogoś dominować, a na koniec z tą osobą będzie uprawiać seks, bo ma ochotę, to mnie nie obchodzi. Ja tego w ogóle nie będę oceniać, bo dla mnie to jest wręcz... W ogóle, gdzie jest praca, w której jest seksualność taką najważniejszym elementem, no właśnie, to jak można w ogóle oceniać kogokolwiek za cokolwiek w tej sytuacji? Dla mnie to jest takie... Ale niestety tak jest i jest takie... Tak jest przyjęte, że domina nie uprawia, komercyjna, nie uprawia seksu i nie masturbuje to jest ubrana, tak? No właśnie, czyli ja rozumiem, że generalnie to jest jakieś takie założenie, ale nie trzymają się go na szczęście ludzie kurczowo.
generalnie ja nie mam żadnej koleżanki, która by się przyznała, że zdarzyło jej się, nie wiem, na przykład usiąść na twarz, uległa mu z majtek. Naprawdę? Ale nie. Chodzi mi o przyznanie się. Ale dam se, kurde, obciąć rękę. Są takie, które to bym w ogóle... Nie wiem, wydawało mi się, że... Że to ona chciała... Zwykłe, normalne współżycie się na nie, na twarz. No tak, ale z założenia domino nie współżyje z uległym. Nie mam. W sensie komercyjna, cały czas no, komercyjnej. Dobrze, czyli pamiętajcie, jak dominacja to niekomercyjna. Bo ale czekaj! Wy się wynudzicie, pójdziecie na komercyjną dominację, okaże się, że was wyzywają, zleją, a jeszcze pod koniec ktoś wam odetnie penisa. Będziecie mieli swoją dominację. O nie! Znaczy powiem ci tak, no na pewno jest, są gadżety do tego, żeby uległ był masturbowany, a nie ręka dominy. No jest tak, coś no, jak dobra, mating machine na przykład. I to jest coś takiego do dojenia, jak u krowy, w sensie, tylko że to jest przystosowane do męskiego członka. No rozumiem, czyli jakaś sztuczna pochwa, czy coś takiego, bardziej no. Narzędzie ssące. Ale to jest ciekawe, sztuczna pochwa jest trochę czymś innym, bo to jednak ty masz kontrolę, a tutaj ma dominant. No i też uległy może sam się masturbować, jeżeli dominant na to pozwoli. Uh-huh. Oczywiście, ale to zależy od tego, jaką ma potrzebę i dominant i uległy. Bo prawda jest taka, że to uległy decyduje tak naprawdę. On no, przychodzi i mówi o swoich praktykach, które ma doświadczenie. Okej. Okay. I ma doświadczenie w tym i w tym i załóżmy, że chciałby jeszcze poszerzyć swoje doświadczenie o to i o to. I czy ja, co ja o tym myślę? No i ja patrzę na te praktyki, które on chciałby. I zastanawiam się, czy to jest jakiś formularz? Niektóre dominy mają taki formularz. Ja nie mam, ale generalnie ja mam coś takiego, że oczekuję gdzieś tam tego w skrócie opisania, czego by ktoś chciał. Oczywiście właśnie ja też jestem taka, że oczekuję no, takiej kultury, tak? W takiej pierwszej wiadomości nawet oczekuję, że ktoś napisze do mnie pani. I jedne są takie, które w ogóle tego nie potrzebują, a ja potrzebuję. Chcę od początku czuć, że ktoś zaczyna od takiego roleplaya już. No właśnie, czyli na przykład tobie przeszkadzało, że ktoś pisze: cześć Mawka, słuchaj, kurde, ja tam chciał, żeby nie wiem, usiąść mi na twarz, żeby tamto, żeby do mnie pokrzyczeć tak i tak, ale tak to do mnie nie krzyczeć, bo troszeczkę to już jest za mocno, tego wcale nie lubię, no i nie wiem, jakieś takie rzeczy, to nie, powinien od razu wierzyć, moja królowo, proszę. Chyba nie wybatorzyć. Zależy od mojego humoru może, wiesz? Tak? Tak, ja jestem humorzysta, więc no sama sobie decyduję i mogę w każdej chwili stwierdzić, że o, jednak mnie interesuje bardziej taki rodzaj sesji, a potem stwierdzę, mam ochotę tylko na bicie i tylko jakieś takie sadystyczne sesje. To ode mnie zależy, którego sesji zrobię, bo ja nie podchodzę do tego tak, że mam spełniać w jakiś mechaniczny sposób, że mam 10 sesji w tym tygodniu i wiesz, tak oblecieć, nie wiem, 3 tyłki zaliczyć w jednego dnia. To nie jest jakby, ja tak nie mam, ale to dlatego, że ja też szybko się męczę ludźmi. Nudzą cię. Nie nudzą, męczą. Ja mam tak, że bodźce na mnie mocno działają. Bardzo, bardzo jestem wrażliwa na odbieranie tego świata. Ludzi. Ale poczekaj, bo z tym umówieniem sesji, to tak jak napiszę do mnie, hej Mawka, no to wątpię, ale nie mówię, że na pewno nie. Wolę chociaż, żeby napisał do mnie tak, jak ja się tak jak ja jestem, czyli mistrz Mawka. Po prostu. Dobra, czyli tak, bo właściwie trochę odbiegamy, ale to jest jakby niestety częste u mnie zachowanie w rozmowach, w końcu to jest rozmowa, więc mamy tak, początek, ktoś nawiązuje kontakt, potem przychodzi, przed przyjściem na sesję już omawiacie zakres obowiązków, że tak powiem, wydarzeń. Nie, no to obowiązki bym nie nazwała,
to nie jest obowiązek. Rozumiem. Zakres działań. Tak, zakres praktyk, co chcemy, czego nie chcemy, ale też może być tak, że ktoś nie wie. Aha. Daje mi tylko... To też pewien zakres, on na przykład mówi, nie. Zaskocz mnie. A, no to zakres. Tak, ale też jest czasem tak, że ja przychodzi, pisze do mnie uległy, że chciałbym zadowolić moją panią. Chciałbym, żeby pani w jakiś sposób się wyżyła, żeby mi teraz jakby spełniła się i tak dalej. Kocham takie sesje. To jest najlepszy rodzaj sesji. I oczywiście w trakcie tej sesji ja mam komunikację z tą uległą stroną i dowiaduję się, co będzie fajne dalej i dla mnie, i dla tej strony. Nawet, że ta strona nie powiedziała nic. Nie napisała nic na początku, ale generalnie ja jestem taka, że ja bardzo szanuję granice i to jest jedna z najczęściej granic, czyli brak śladów. Okej. Okay. Dobra, a powiedz mi, to jest ciekawe, bo gdzieś w... Kurde, nawet nie przy dominacji, przy różnych jakichś sytuacjach, w filmach słyszałem takie rzeczy, że ustalmy słowo jakieś, że to już jest... Hasło bezpieczeństwa. No właśnie, bo z drugiej strony ja sobie pomyślałem, a po cholerę to hasło bezpieczeństwa, przecież ono może być brzmieć po prostu przestań do jasnej cholery, nie. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że no właśnie... Może być sytuacja, że ktoś krzyczy przestań, wcale nie chce, żeby przestać, tylko to jest rodzaj zabawy, tak? Czy... Tak, no różnie ludzie reagują. Czyli ustalacie takie hasło też jakiegoś, że te hasło bezpieczeństwa, czy nie, czy jak to jest? Nie przy wszystkich sesjach to robię, bo są takie sesje soft, gdzie nie widzę w ogóle potrzeby, bo ktoś może po prostu w każdej chwili odejść i powiedzieć, albo wstać i powiedzieć, nie dla mnie. Miałam kiedyś sesję z taką znaną osobą, która umówiła się na sesję, żeby sprawdzić, bo chciała jakieś emocje przywołać z przeszłości, gdzie miała podobne doświadczenie z dominującą kobietą, ale no, okazało się, że jednak ta w ogóle dominacja tej osoby nie interesuje, no i po 5 minutach ta sesja została przerwana. Aha. I ja to akceptuję, szanuję, wręcz bardzo szanuję, że ktoś swoje granice też rozpoznaje. Ale hasło bezpieczeństwa jest głównie wtedy, kiedy na przykład jest jakieś unieruchomienie, gdzie ktoś może mieć problem z przerwaniem. A, okej. Okay. Można zawsze ustalać, oczywiście, ale to ja osobiście ustalam tam, gdzie rzeczywiście może się coś dziać. Ewentualnie jeśli na sesji, która nie jest zaplanowana, będzie mnie słuchać? Tak. Poczekam. Ktoś tutaj jadą do nieudanej dominacji. Może. No nie, ale to nie jest te energetyczne? Nie. Nie, myślałem, że to jest... Ale energetyczne też mogłoby być, bo rażenie prądem też jest. O, proszę. Taka elektrostymulacja. No dobra, ale skończmy ten przelot przez to, jak sama sesja by wyglądała. Więc przychodzi ta osoba, już jest ustalone, ewentualnie jeżeli jest większy hardcore, to wtedy się ustala te słowo... Hasło bezpieczeństwa? Tak, a jeżeli nie, to nie? Jeżeli na sesji nagle wyjdzie coś takiego, to też ja zawsze, zanim na przykład kogoś unieruchomię, to mówię, proszę mi dawać znać, jak chodzi o... matko, że... No jak coś jest nie tak. No, nerwy na przykład, jeżeli przycisnę i ktoś zaczyna mieć drętwienie rąk czy coś. Aha, okay. Unieruchamianie to też jest wcale nie jakaś najbardziej bezpieczna rzecz. Jest jakieś BHP i BHP to jest właśnie komunikacja między innymi z osobą, która się poddaje. Nie wiem, czy unieruchamianie po prostu, czy... Wow. O Jezu, mi się rozjadą. Tak, czy... Tak. Ale... No, umiem obsługiwać auta. Nie wiem, co robię. Tak. Ty, ale trochę tak jest. Dobra, zaraz ale poradzimy. Nie dostaję szału. Pewnie w tym. Dobra. Coś robił, bo pod nosem. Ale uśmiechał się, więc nie było tragedii. Tak, nie był wkurzony. Ja bardzo cenię sobie życzliwość i wkurza mnie ten brak życzliwości na ulicach. Ale chyba jest trochę lepiej. No ale to też zależy od dnia, nie? Nie, ale kurde, są niepotrzebnie ten... Często taksiarze uczę, żeby nie krzyczeli na kobiety. Bo oni... za kółkiem, a co już tego? Wow, dotarliśmy. Tak, udało się. Poczekaj. Teraz zaczyna się. Jakie wyboje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co pan do mnie?
Chciałbym zamówić dla mojej królowej herbatkę. Jaką? Z limoną, tak? Ile cukru? Z cukrem i z cytryną, tak? I moja królowa życzy... Ile cukru będzie? Królowa życzy sobie dwie torebki cukru. Cytrynę. Na razie cukier, tak? Tak, i cytrynę. Proszę dalej. A ja chciałbym latę bez laktozy. Dużą latę? Może być dużo. Proszę bardzo. Ile cukru do... Zero. Królowo, czy mogę zero cukru? Zero cukru, oczywiście. Dobrze. Dla to, zdrowia. To zero cukru. Ciasto może z jadkiem do kawy? Chcesz ciastko? No, przepraszam, królowo, chcesz ciastko? Nie. Nie, królowa sobie nie życzy ciastka, ja też nie. 28,70 do przodu. Dziękuję. O Jezu, a takie rzeczy mnie tak... Ja od razu tak... Dzień dobry. Kartą. 50 kieszeni teraz mam. Właśnie. Nie, tych to się nie używa, ale... A to jest twój outfit na co dzień? Nie. Dzisiaj sobie taki zrobiłem. I żeby było jasne, od razu tłumaczę. Nie mam żadnych ciągotek wojskowych. Nic mnie to w ogóle nie jara. Uwielbiam kamuflaż. Uważam, że kamuflaż jest po prostu mistrzowski. Lubiłem go zawsze. Od dziecka uważam, że jest to po prostu świetny wzór. No i tyle. Mój pies ma super kamuflaż. Tak? W sensie umaszczenia, jak jest w lesie. Aha, no. To w ogóle, jak już pobiegnie, jaki to pies? Kundel, ale taki 30 kilo. Bardzo... Dziękuję. A z tym moim kolegą będziesz ustawiona, no nie? Tak. No. Będę ustawiona. Jestem ustawiona na drugiego. No, tego. Idziemy teraz na spacer. Myślę, a potem do studia idziemy. Tak? Będą dwa elementy, znaczy dwie części. Tak sobie poukładał wszystko. Ja mu zaproponowałam, żeby jeszcze może do tego studia podjechać, bo on był taki, że chciałby ten element tej dominacji, ale tak średnio siebie widzę w tych dresach, łażąc po tym lesie z psem jeszcze. Wolałabym to tak oddzielić. No proszę, jak on to sobie wymyślił. Bardzo dobrze. No dobra, i czekaj, gdzie byśmy byli? Zaczyna się sesja. No i co? A ta sesja też może mieć różny przebieg? Czy ona ma jakieś, sama sesja ma, no ma chyba jakieś różne punkty, ale jakoś, nie wiem, to się najpierw wchodzi lżej, a potem mocniej, albo, a może od razu z wysokiego C, a potem się schodzi w dół? Nie wiem, jak to w ogóle jest. Wiesz co? Ja robię sesję, większość sesji, w tym studio wyciszę to i tam są takie fajne drzwi. O, super, dzięki. Dziękuję ślicznie. Proszę, moja królowo, tutaj jest herbatka. I cukier, i cytrynka, zakładam, że jest w środku. A to nie jest dla ciebie ten pepek? Nie. Nie. Dobra. Nie, ja mam tylko samą kawę, która... Wystarczy mi już jej słodkość. Dobra. Słodkość, dobra. Rzucili tą, czy mam zabić całego McDonalda dla ciebie, królowo, gdyby nie wrzucili przypadkiem, wrzucili jabłka. Ja nie mam pojęcia. A gdzie jest ta cytrynka? Dobra, nie cytryny. Tak? No. Dobra, zobaczymy im. Do tej herbaty. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, chciałem już wyjmować strzelbę i strzelać. Tak. Tak. Dobra. No i co? A ile w ogóle taka sesja tak średnio trwa? Pewnie różnie, ale... Różnie. Wiesz co, ja na przykład teraz już postanowiłam, że nie będę robić sesji trwających godzinę. Dlatego, że więcej ja się przygotowuję i ogólnie wszystko, niż to zajmuje czas i mi się nie chce na takie krótkie. Poza tym ja wolę, jak się już mogę rozkręcić i to później tak właśnie wyciszać. To znaczy, ja mam taki styl po prostu. Jest to mało możliwe do wykonania, przynajmniej dla mnie. Może ja też jestem taka, że nie lubię pośpiechu. Wolę, żeby... No ale w ogóle taka fajna zabawa, godzinę, to brzmi jak
krótko i nudno. Co to, tak. To nie do cholery jasnej spotkanie tirowca w lesie. Ale tak, ale są. Mogę, no tutaj wrzucę na razie. Tak, tak. Są tacy ulegli i nie ukrywam, że miałam takie sesje. I możliwe, że z takimi uległymi może bym się zgodziła na godzinną sesję, bo się znamy i to jest już takie. Wiemy wszystko, o co chodzi nam na sesji i zawsze jest taka sama. Aha. I wtedy bym mogła godzinę, bo jest to tam głównie jedna praktyka na przykład. Aha. Wpadnę na 7 przed robotą, mam na 9, także szybciutko ten, o 7 wpadam. Śmiesz się? Śmiesz się? No tak, no. Oczywiście, że tak miałam. Tak? Miałam takiego, to przychodził do mnie, nie garnitur, ale no tak... No. To koszulę miał, ale koszula jeansy, taki styl, przyszedł do mnie o 8 rano, tak, żebym go potraktowała jak wycieraczkę, więc to wyglądało tak, że po prostu przyszedł i kazałam mu się rozebrać, nawet w przedpokoju. Wziąłam najbrudniejsze buty, jakie miałam akurat, zaczęłam wycierać, kopać go też, bo to tego też chciał. Skopałam go, powycierałam buciory o niego i wygoniłam go. I poszedł do pracy. Na rozruch. Jedni kupują małpkę, inni taką małpkę. Myślę, że ja małpka jestem lepsza. Zdrowsza. O, no a jak jesteśmy przy tym temacie, to jak wygląda właśnie BHP, jeśli chodzi o zdrowie? I też zastanawiam się, bo są różnego rodzaju instrumenty przy tym wszystkim, tak? Mhm. No, dużo. No właśnie, no powiedziałaś... Większość, połowy na pewno nie znam, bo tego jest tyle. Mhm. Naprawdę. No właśnie, i jak jest kwestia, jeśli chodzi o zdrowie twoje, o zdrowie klienta i o zabezpieczenie tych wszystkich również zabawek w takim sensie, no żeby, no żeby nikt niczym się nie zaraził, żeby nic się złego nie wydarzyło. Matko, to będzie długo. Dobra, to może zacznijmy od końca, jak to powiedziałeś, o tych zabawkach. Przede wszystkim gadżety ubieramy w prezerwatywy. Aha. Jeżeli nie da się ubrać gadżetów w prezerwatywy, to ubieramy penisa w prezerwatywy. Chodzi o to, żeby... jeżeli są zabawki, które mają mieć kontakt bezpośredni właśnie z genitaliami, to... Znaczy, tak powinno być. Okej. Okay. A co, tak, bywa inaczej? Tak, jestem, tak byłam uczona, tak moje koleżanki robią z pracy i tego się pilnuję, bo to jest ważne. Jak pęknie gumka, to nie ma znaczenia, że my nie zrobimy nikomu dziecka, trzeba zmienić. Mhm. To są takie podstawy. Gadżety, oczywiście dezynfekcja. Mhm. A jak się je dezynfekuje? Przecież to są specjalne środki medyczne. Aha. Medycznymi tymi środkami się dezynfekuje. Bo to, a niektóre to do autoklawu w ogóle muszą iść. Takie. Do autoklawu? Autoklaw to jest taka do dezynfekcji. Mikrofalówka, co się tu wsadza, tak? Nie wiem, czy to można nazwać mikrofalówką, ale tam właśnie się wsadza jakieś metalowe, mogę nazwać metalowe? Aha, no. Nie wiem, stal chirurgiczno albo jakieś tytonowe rzeczy, różne takie rzeczy, to spokojnie można tam rzucać i to sterylizuje. Więc są no, sondy na przykład. Sondy, nie sądy. Sondy medyczne to są. To są jakieś kamerki czy co? Nie, to jest różnej grubości, takie metalowe, podłużne. Po prostu to są sondy, wiesz jak wygląda sonda. Nie, bez kamerki, to jest po prostu... Oj, nie pokażę ci teraz. Sondy Hegara to się chyba nazywa. I to jest medyczne, to idziesz sobie po prostu do sklepu z medycznymi rzeczami i to powinno być. To jest do rozciągania cewki moczowej. O Boże. Tak, i są ludzie, którzy przyjmują centymetr i więcej. Fucking shit. Raz miałem robiony wymaz i kurde, było to cholernie niekomfortowe. Ale to nie był ból. A, wiesz co? Ból, nie? Nie wiem, w ogóle mi się to nie podobało i było to... No, taki trochę był, no. Ale to okej.
No, no dobra, ale to też nie byłeś, nie wiem, no... No to nie miało kontekstu seksualnego, ale no jakby tak. W ogóle ten, no... No, wydaje mi się też komfortowe, no nie? No wiadomo, właśnie, no, rozmawiamy o tym, że różni ludzie lubią różne rzeczy. Ale powiem ci, że początek sondingu nie powinien być bolesny. I w ogóle bolesność, że czujesz, że duży dyskomfort i na przykład się nie tak może pojawi krew, to jest w ogóle mega jakby informacja, żeby zakończyć taką zabawę. Ludzie robią różnie, ale no... No taki to jest, taki mamy klimat. Tak czy siak sądy mają są różnej wielkości i ta pierwsza sąda, którą się wkłada, to powinna wręcz wejść na luzie i generalnie to nie wkłada się ich, jeśli członek nie jest w zgodzie. Nie może być taki wleczały, musi mieć... Myślałem, że w sumie jak nie jest w zgodzie, to łatwiej jest zapilkować to, czy nie? Nie łatwiej, wręcz przeciwnie, jak to wszystko jest takie wyprostowane. Jest dużo lepiej i generalnie są osoby, które znam, takie osoby, które same używają sond i używają ich do masturbacji, bo to zwiększa wrażliwość. Słuchaj, możesz wpisać nazwę swojej tej ulicy, nie musimy podawać, a będzie ten, widać, będziemy sobie mogli gdzieś tam koło tego się... O, dobra, już się zaczęło pojawiać, już się pojawia. A, dobra, sorry. Dobra, jest. No, co jest, o co ci chodzi? Nie chcecie zawieźć do mnie, bo musimy jeździć. Bez końca. No, to słuchaj, jeszcze na pewno pojeździmy sobie, ale ja po prostu lubię wiedzieć, jak daleko się oddalam. Gdzie jesteś? Tak. Dobra. A widziałaś serial Heroes? Polski tytuł? Kurde, właśnie nie wiem, jest na Amazonie. Jest bardzo fajny serial, w ogóle polecam go, bo... A jest nowe coś? No już nie takie nowe, chyba jest trzeci sezon. To jest generalnie o superbohaterach, tylko moim zdaniem to jest metafora do gwiazd w ogóle. I jest to pokazane, że tymi superbohaterami ludzie się totalnie jarają, a generalnie to jest banda zakompleksionych dupków. Ale to nie jest The Boys? Kurwa, może to jest The Boys w sumie. A ja myślałem, że... A to nie jest The Boys Heroes, czy coś takiego? The Boys chyba. Że są różni superbohaterowie tak. I to jest stworzone no to jest w taki na sposób, to. Że oni są wręcz... Chcą ich, że chcą ich do połączyć z wojskiem teraz. Tak. No. Oglądam i tam jest. No właśnie, bo nawiązuje do odcinku, w którym jeden z tych bohaterów był homoseksualistą i ze swoim partnerem sobie walili kokainę i on, jeden był super postacią, która się mogła zmniejszać i ona się zmniejszyła i wlazła mu do penisa, a potem psiknęła i się powiększyła i rozsadziła ten, rozsadziła typa całego. No, powiem bardzo ci, dobry że... jest ten serial. Tak, jest. Ta estetyka mi się podoba i ta... W ogóle pierwszy odcinek przecież jest taki. No tak. Dobra, nie róbmy tych... Spoilerów, ale polecamy. Tak. To czekaj, to się The Boys nazywa? The Boys. Zdurałem, że Heroes to się nazywa. Heroes. Wymyślasz. The Boys. The okay. Boys, no. No. Dobry serial. Nie wiem, czemu tak się nazywa, bo tam nie tylko... Powinien się nazywać Heroes. No... tak, no, ty wiesz lepiej, ale niestety po oni... Po prostacku. Ale oni wymyślili sobie tak, ale tak, tam jest też na przykład scena właśnie tego takiego mami, gdzie do piersi dorosły mężczyzna się przytula i jakby to jest coś, co go podnieca i relaksuje i w ogóle. I to nie jest przytulenie do piersi na zasadzie takiego normalnego, że łapiesz tu dziecko i tylko takie właśnie jak do mamusi. Aha, okej. Okay. Takie sesje też masz? Słuchaj, miałam taką sesję, gdzie mężczyzna dostał ataku paniki i musiałam go... To była naprawdę gruba sesja. Znaczy w sumie miałam dwie takie sesje z tą samą osobą i jedna... I to jest właśnie to, gdzie wierzę w ten jakiś proces terapeutyczny też czasami.
No. Jeśli z kimś złapiesz dobre, dobry flow, to można naprawdę różne rzeczy wyciągnąć, które zalegają, ciężkie nawet takie. BDSM trochę też tak działa, dla mnie też działa terapeutycznie, ale miałam taką sytuację, że nie wiem, wagbed, powiem wagbed, to jest takie lateksowe łóżko, taki worek lateksowy, gdzie wchodzi człowiek, wślizguje się, taki w lubrykancie wślizguje się i się go zasysa, te powietrze odkurzacz zasysa i człowiek jest zasany w tym worku i jest po prostu nieruchomy. I właśnie miałam taką praktykę odbyć z takim uległym. No i niestety dostał atak paniki. Tam już w środku, ale jeszcze nie zasysałam go, ale już w środku, bo to jest klaustrofobiczne bardzo, bardzo. Tam no masz tylko jedną dziurkę na oddychanie na buzie. Aha. I to ktoś ma totalną kontrolę. Cały, ja myślałem, że głowa. To, nie, i to jest bardzo niebezpieczne ogólnie ta praktyka. Na przykład z kimś, kto nie ma doświadczenia, to w życiu mnie polecała, że ktoś mówi, a chodź, sprawdźmy. Dlatego, że po pierwsze musisz cały czas być przy takiej osobie. No. I kontrolować. I możesz też, no możesz też podduszać, ale to już jakby trzeba się na to umówić, tak? Uh-huh. No i ja niestety nie zdążyłam, bo to jest w ogóle moja ulubiona, jedna z ulubionych rzeczy. Ja lubię taką mumifikację i dehumanizację. Dehumanizację? Co to jest dehumanizacja? No przestaje być człowiekiem ktoś, kogo nie widać i jest po prostu tylko kształtem jakimś. Wchodzi albo do poziomu larwy. Na przykład. No ja ale skończę tą historię. No i dostał ataku paniki i wyciągnąć, on był naprawdę dużo większy ode mnie, wyciągnąć go stamtąd. Ja byłam sama trochę taka, kurde, co robić? No i automatycznie mi się włączyła ta mami, wzięłam go, zaprowadziłam go, wsadziłam go do wanny, bo jest tam w tym studiu wanna. Ciepła woda, gdzieś tam uspokajać go zaczęłam. I udało nam się z tego wyjść i po godzinie takiego procesowania, weszliśmy dalej w ciąg dalszej sesji. A on by nie miał tej sesji dalej, bo myślę, że większość osób stwierdził, kurde, odwaliło się, dobra, no to umyj się, ogarnij się i kończymy, nie? Aha. Bo to nie jest jakby komfortowe też dla tej dominującej strony. Gdzie to nie jest osoba, z którą ty jesteś w związku, to jest osoba, z którą ty się widzisz, nie wiem, drugi raz. A czy... jak się w ogóle objawiła ta panika, on się nie wiem, co zaczął dusić, czy co się w ogóle zaczęło dziać? Tak, zaczął mieć problem z oddychaniem i to uczucie klaustrofobiczne mocno weszło, że tak ciasno. Kurde, mi spieszło usta, się zimno zrobiło w ogóle, muszę się... Mogę poszukać, czy coś mam? Nie, dzięki. Ja rzadko używam kremów. Mhm. No i co? I po prostu zaczął się dusić, zaczął jakby w ogóle, nie wiem, co... Atak paniki różnie u kogoś może wyglądać, ale to było po prostu tak, że zaczął mieć, przestał czuć w ogóle jakby, że ma kontrolę nad tym, co się dzieje. Aha. Te uczucie, że jest ciasno, tak klaustrofobicznie i to uczucie, że tego powietrza jest coraz mniej. Bo to rzeczywiście jest tak, że zanim będziesz w tej dziurce i się poczujesz tak wyluzowany, to no nie wiem, ja sama nie wiem, czym się na to zdecydowała, żeby mnie ktoś tak zastał. Od razu mówię, ja nie wiem, ale ja już to robiłam wiele razy i będę robić wiele razy i ja uważam, że dobrze to robię, umiem i no jest świetne. Jest to świetne dla mnie. To tutaj ja się miałem o to później zapytać, ale wynika to właśnie z rozmowy, czy domina lubi być czasami zdominowana? Na pewno. Nie mówię, ja nie będę mówić, że każda, bo nie, ale domina komercyjna to jest jej praca, tak? Ona przedstawia siebie w pracy, tak jak sobie wymyśliła, tak? Uh-huh. Wymyśliła sobie pseudonim, wymyśliła sobie różne rzeczy, a to, co ona robi prywatnie w swoim łóżku, to już nikt nie wie, może no niektórzy ludzie w ogóle, o Jezus, to jest w ogóle... To jest jakieś w ogóle poronione, że ludzie myślą, że prawdziwa domina w ogóle nie uprawia seksu takiego, że penetracja jakby w ogóle na to się nie godzi. To jest dla mnie jakieś niesamowite. Kto to wymyślił? Nie wiem, ale takie rzeczy się zdarzają, że takie komentarze ktoś komuś daje niefajne i tak dalej. Ale domina może robić różne rzeczy i tak może być, tak, że będzie chciała być dominowana w życiu prywatnym, ale wtedy to, nawet jeżeli siebie nazywa dominą w pracy, to generalnie taka osoba raczej jest switchem.
A, to się switch nazywa. Jeżeli ktoś zmienia rolę, to jest switchowanie, tak. No właśnie, a macie na przykład sesję switchowania, że... Nie, ja nie mam. Aha. I nie znam. Nie naprawdę? Znam. No, nie znam żadnej dziewczyny, która tak robi. Nie znam. Ale nie mówię, że nie ma takich, po prostu ja nie znam. Myślę, że mogą być takie eskorty, które oferują usługę dominacji. Usługę, no nie wiem, no. Nie no tak, no. Takie coś oferują i one wtedy mogą łączyć te swoje umiejętności. I to jest, myślę, że w ogóle najlepsza opcja dla takiej osoby, która by chciała się poswitchować. To taka eskorta, która też pracuje jako... Dobra, no. Czyli taki typowy klub dominacji, no to jest jednak dominacja zawsze w jedną stronę. Tak. Albo założenie takie jest. Tak. Rozumiem. I czyli gdyby ktoś na przykład chciał tego switcha, to powinien sobie znaleźć eskortkę wtedy. Tak. Myślę, że to by była najfajniejsza opcja. Zazwyczaj sytuacje, w których uległa strona nagle sobie stwierdza, że zamienia się w dominującą, bo takie rzeczy też się zdarzają na sesjach i to jest zaskoczenie, nie? Znaczy, że ktoś mi się wydawało, że właśnie to jest jak najbardziej normalne. Na sesji dominacji, takiej komercyjnej? Znaczy, nie wiem, nie, no w ogóle w zabawie w dominację wydawało mi się, że to jest najbardziej normalna rzecz, że ludzie się zmieniają. No, ale co to w ogóle znaczy normalne, nie? W sensie w twoim jakimś odczuciu, takim jak doświadczysz życie, że tak to... No tak, że no, dobrze zadałeś pytanie, co znaczy normalne, no są pewne jakieś stereotypy, więc wydawało mi się, że gdy są takie zabawy, że ktoś tam właśnie, to zróbmy tak, a to śmak, to że po prostu no, ludzie się wymieniają, no tak jak nie wiem, no kurde, dziewczyna robi loda, a potem chłopak liże jej waginę. No to jest też wymiana, tak? Tak, znaczy to ja ci powiem tak, ja bym to nazwała równowagą. Właśnie tą, o którym rozmawialiśmy. No właśnie, więc... I ja na przykład, no ja sama bardzo, bardzo uważam, że to jest jakby naturalne też dla człowieka, żeby mieć takie zmienne potrzeby. Raz chcę być głaskani, a raz może chcę mieć podrapane te plecy. Nie no tak, to mi się wydawało. Nawet ogólnie, po prostu, że człowiekowi się może zmieniać. No. I takie zamykanie się w jednym. No i miałam taki czas, że byłam tylko dominująca i byłam też w takich związkach i zupełnie nie wyobrażałam sobie tego, żeby mnie dominował ktoś. Ale no mówię, to się zmienia. Ja jakby jestem gdzieś tam w tym świecie BDSM, zaraz będzie 10 lat. No to fajnie by było poznawać siebie w różny sposób, a nie wejść w jedną jakąś szufladkę i zostać tam. Skąd ja bym miała wiedzieć, co ja lubię? I też uważam, że dominująca strona najlepiej będzie wiedziała, jak dominować, jak raz zostanie, chociaż raz zostanie zdominowana i poczuje to, co czuje uległa strona, która właśnie oddaje tą kontrolę, to zaufanie pełne tej drugiej osobie. To jest dobra lekcja. Takie, coś chciałem jeszcze zapytać, kończyliśmy ze zdrowiem. Mhm. Czy w tym środowisku są jakieś regularne badania w ogóle, czy jak to wygląda? Jeśli chodzi o klientów, to szczerze wątpię. A jeśli chodzi o dziewczyny? To tak. Tak? Tak. No ja sama mam takie doświadczenie, że dla własnego komfortu chyba, nie? Nawet nie to chodzi, że ktoś tego oczekuje, bo nie zdarzyło mi się, żeby ktoś oczekiwał. Mi się zdarzyło oczekiwać. Mhm. A już nawet nie pamiętam dlaczego. Ale zdarzyło mi się i nawet mi się zdarzyło kogoś wysłać na badania. Aha. Po prostu. A jak ty się zapatrujesz na... Trzeba się badać, wszyscy się badajcie, niezależnie od gdzie pracujecie, badajcie się. Tak, ale jak się zaopatrujesz na w ogóle zalegalizowanie całej tej tematyki, powiedzmy, komercyjnego seksu? No bo w Niemczech jest zalegalizowany i tam właśnie na przykład, mówię szeroko pojętego, już od pomijając dominację. O chodzi. Tak, chodzi. No czy uważasz dominację za element seks worku? No w moim pojęciu, no wiesz, jeżeli mówisz, że tam nie ma żadnego seksu, to już mniej, ale gdyby trochę było... No ale jak się masturbuje, koleś sam siebie masturbuje, to już nie ma seksu? No jest, no więc jest, uważam jest. Trochę tak to za ja tak samo sex uważam. Work, no. Teraz mogą mnie spalić wszystkie dominy, które uważają, że to nie sex work, palcie mnie. Aha. Ja uważam, że jest. No.
No. I to jest właśnie taki ukłon do innych sektorów, no. Że ja nie jestem nad wami, jesteśmy wszyscy w jednym worku tak naprawdę. I jeśli chodzi o zalegalizowanie, uważam, że jeżeli to by nie miało nic wspólnego z kryminalizowaniem klientów, bo najgorsze by było, gdyby zaczęło iść w stronę kryminalizacji klientów. Co to bo znaczy? Wtedy, no, sama nie wiem, no na przykład jest też tak, że karają za, że jakby jest możliwość, żeby oferować takie usługi, ale już klient może być ukarany za to. Aha, no to nie. Mi chodzi o taki model niemiecki, w którym po prostu jest to zalegalizowana praca. Jest to po prostu praca. Osoby, które się nie utrudnią jaką pracą, tak. Też te osoby badania właśnie mają regularne badania i muszą, gdzieś jest jakaś forma kontroli. Chociaż kiedyś czytałem o ten temat, przepraszam, artykuł i... Dziękuję. I... Była tam sugestia, że lepiej się to przyjęło dla sutenerów, no w tym przypadku niby się nie używa tego słowa, ale jednak dla ludzi, którzy organizują ten biznes, a mniej się przyjęło dla samych pracownic. No ja też tak słyszałam. I że dla nich to wcale nie wyszło to jakoś na super lepsze, natomiast ci, którzy ten biznes organizują, wreszcie wyszli na lepsze z tym. Nie wiem, na ile w tym jest prawdy, natomiast tak mi się na chłopski rozum wydaje, że to jest strefa życia, która po prostu jest, była, będzie i powinna być zalegalizowana, a nie robienie z niej jakiegoś nie wiadomo jakiego udawania, że tego nie ma, bo nie wiem co. Zawsze to było, Jezus, to jak to się mówi, najstarszy zawód świata. No tak się mówi, no. Eskorta, znaczy teraz się mówi eskorta i tak gdzieś tam, czy tam pracownica seksualna, bo w sumie nie wiemy, co te pierwsze robią, może też dominowały. Pewnie mniej, ale może i tak. Może nawet nie wiedziała, że to robią, ja tak miałam. Co to znaczy? Ja nie nazywałam siebie dominą i nawet nie wiedziałam, że dominuję, to było po prostu naturalne dla mnie. Okej. Okay. I dopiero po ponad roku takiego praktykowania sobie w relacji, gdzie byłam właśnie w bliskiej relacji zaufanej i mówiłam sobie różne rzeczy, no wtedy najbardziej wkręciłam się w dominację psychiczną. Ale też inne rzeczy praktykowałam i stwierdziłam, że kurde, w sumie to zaczęłam to dostrzegać po gdzieś tam, jak weszłam związek z mężczyzną, który powiedział, że w sumie ty wiesz, ty jesteś dominująca, ja tak no i zaczęłam wspominać swoje jakby relacje przez całego życia i w sumie to w wielu związkach tak funkcjonowałam i też różne rzeczy się w łóżku działy takie. Nawet niekoniecznie mi chodzi o jakieś takie właśnie nietypowe praktyki, ale samo to, że parterka najbardziej lubi być na górze i ci jakoś tak, wiesz, okay, wykorzystuje do zrobienia sobie dobrze na przykład. To jest też jakiś element dominacji w normalnym związku. A właśnie, a to jest też, zastanawiałem się nad jedną rzeczą, czy taka dominacja w łóżku zawsze się łączy z potrzebą dominacji życiowej w ogóle, czyli nie. Na przykład nie, niekoniecznie. Totalnie, ja ci powiem, że... Na przykład, to jest moje pytanie już nawet nie o ciebie, ale jakie są twoje koleżanki? Czy na przykład któraś z nich się zajmuje taką pracą, a na przykład w ogarnianiu jakichś innych rzeczy wcale sobie nie radzi i lubi, żeby to za nią załatwiać sprawy? Wiesz, o co mi chodzi? Tak, że, tak. No tak, mam takich kilka nawet. Tak? Tak. Okej, okay, czyli ta strefa może być na swój sposób zupełnie oderwana od praktyk życiowych. No myślę, że to jest jakaś część osobowości, która się aktywizuje w jakichś konkretnych momentach, ale w życiu wcale nie musi ani pomagać, ani szkodzić. Może po prostu gdzieś tam być. Mhm. Niekoniecznie powodować to, że człowiek jest jakiś bardziej ogarnięty. Niekoniecznie. Ale też powiem ci, że ja... mam takiego uległego, który
no wiesz, ma swoją firmę, jest tam prezesem, on jest osobą, która decyduje, dyryguje i tak dalej. I ja wiem, że to pełno danie mi kontroli, gdzie nasze sesje są na granicy bezpieczeństwa, ale sobie ufamy, to ja wiem, że to jest po to, żeby się pozbyć całego tego napięcia i tego wszystkiego, co właśnie przyniosło mu te ciągłe bycie w trybie tego prezesa, tego... No wiem, lidera, tej osoby. Która to ona zawsze musi na końcu zdecydować. Tak. No ja się spotkałem gdzieś w takim, jakby to powiedzieć, filmowym pojęciu tej profesji. Filmowym to mówię w sensie, jak jest po prostu zwykły film, w którym gdzieś tam nagle się przewija taki wątek, to tak często jest zbudowany taki stereotyp, że to jest właśnie ważny dyrektor, nie wiem, generał wojska czy coś, a potem się okazuje, że on idzie i go tam kolokwialnie baba leje. I to jest w ogóle... Takie coś występuje? To jest jakiś stereotyp? Nie. Czy ci ludzie są zupełnie inni, znaczy, różni? To jest stereotyp na pewno i myślę, że tak, zdarzają się też tacy i zdarzają się pod krawatem, nawet często, ale zdarzają się coś takie fight łapy. Czyli co? Co te generalnie... fight łapy? Tylko wiesz, to te fight łapy najczęściej szukają jakiejś opcji, żeby za darmo. A to jak klipy jakieś nagrywamy i akurat szukamy uległego, to przyjdzie taka fajtłowa za darmo. Tak? Okej. Nie lubię jakby ludzi ogólnie jakoś ten... Każdego człowieka szanuję, dobra, nie każdego, ale no. Niech sobie wszyscy będą jakby, jeśli sobie nawzajem nie szkodzą, ale niektórzy ludzie to są trochę takie fajtłowe i przychodzą i chcą być, żeby nim podyrygować i też są potrzebni. A ty byś na przykład jakoś scharakteryzowała swojego klienta i gdzieś znalazłabyś cechy wspólne, czy uważasz, że to są totalnie różni ludzie? Cecha wspólna? Myślę, że 99% szuka akceptacji. Akceptacji i takiego nieoceniania. No nie oszukujmy się, większość z nich jednak jest w związku. Nie wszyscy, ale większość. O właśnie. No ogólnie jeśli chodzi o sex work, to no, nie oszukujmy się. Bardzo wielu wiele osób korzystających jest jednak w związkach. Często się spotkałam z tym, że właśnie albo nie mogą powiedzieć swojej partnerce o tym, że mają tu uległą stronę, albo powiedzieli, zostali wyśmiani, albo powiedzieli, zostali jakoś, co? Ty jesteś jakimś, nie wiem... No nawet było kiedyś tak, że jeden klient powiedział, że żona wezwała go od pedałów. Bo chce w dupę. Okej. Okay. Wow. Wow. Niezłe, co? Słucham? Niezłe to jest, co? Znaczy, no, domyślam się. Ale wiesz, w emocjach, ja wierzę, że w emocjach ludzie mogą różne rzeczy powiedzieć. Nie, ja bym powiedział inaczej, że w ogóle jakby, no, ludzie się posługują w ogóle stereotypami, no nie? No tak. Więc jakby nie jestem zdziwiony, że ktoś tak powiedział, no. No tak, ale wiesz, też jest tak, takie jest moje zdanie, że dlaczego jest też wiele osób w związkach, którzy przychodzą, korzystać z takich usług, nie tylko dlatego, że oni, nie wiem, oszukali swojego partnera, bo nie powiedzieli, bo nie przyznali się. Preferencje też się mogą zmieniać, tak? I czasami jest tak, że poznajesz kogoś jako dominująca strona i jesteś po prostu masterem i na smyczy swoją żonę w łóżku, a potem nagle coś tam się zadzieje, chcesz czegoś innego, a twój partner zupełnie nie jest w tą stronę i ludzie spełniają swoje potrzeby od zawsze. A z drugiej strony, no chyba występuje najbardziej zwykła rzecz w naturze, która po prostu polega na tym, że no, ludzie są ciekawi nowych doświadczeń, jak każda nowa osoba jest nowym doświadczeniem, no dlatego ludzie nie mają całe życie jednego partnera, znaczy niektórzy mają, ale raczej finalnie jest to rzadkość. I, no człowiek nie jest monogamiczną istotą, moim zdaniem. W ogóle nawet słyszałem, że prawie nikt nie jest monogamiczną istotą i ostatnio czytałem artykuł o tym, że pieprzenie o jakichś tam różnych zwierzętach, które są monogamiczne, takie bardzo dobrze poobserwowali, to się nagle okazało, że wcale takie nie są,
a robiono... Na boku czasami coś? Tak, bo robiono badania potomstwa ich i wychodziło potem, że DNA było różne. A to gdzieś tam po no, kątach się... Tak. I właśnie taki... Ale wiesz, zastanawiam się, po co jest to udowadnianie tej monogamiczności? Żeby człowieka bardziej przekonać? Że zobacz, te zwierzęta są monogamiczne, to by dajesz? Tak. Ale po co? Niech sobie każdy będzie, jaki chce, kurde. Tak, tak, no ale no, to jest spowodowane, myślę, że paroma czynnikami. No jeden to jest... Kościół. Tak, ale chodzi o to, no ale po co ten kościół w ogóle funkcjonuje i dlaczego on jest, bo nie byłoby go jakby, zupełnie nie był potrzebny, niektórym jest potrzebny, ludzie potrzebują, większość w ogóle, zobacz, że ludzie bardzo silni, wojownicy potrzebują tego, żeby im powiedzieć, co oni mają robić i po co oni mają wojować. Przecież bierzesz, jest w tym, nie wiem, czy czytałaś lekturę Sztuka wojny, Sun Tzu chyba to się nazywa. Nie. No takie dwie książki są, Machiavelli, książę, i Sun Tzu. Stare książki o tym, jak wojować. Książę jest bardziej o robieniu w chuja wszystkich, a Sun Tzu normalnie o wojowaniu. Taka książka, ja nie wiem, ona może mieć 1000 albo więcej lat i tam jest bardzo wiele wow. takich praktycznych rzeczy a propos uwarunkowań środowiska, czyli że na przykład jak się biją gdzieś tam i jest górka albo dołek, to jak się ustawić przy górce i przy dołku, i to są takie rzeczy, które nawet przy dzisiejszych wojnach mają pewne zastosowanie, natomiast jest dużo takich jakby rad, które się używa w biznesie i tam on ma takie powiedzenie, jak siedzi ten Sun Tzu, był bodajże generałem i on stał naprzeciwko całego wojska, jakiejś potwornej armii ze swoim jakimś tam kompanem, czy nie wiem, może osobą o stopień niższą, i on mówi do niego: patrz, stoimy przed tysiącami zabójców. Każdy z nich mógłby wziąć pieprzoną dzidę, rzucić w nas i nas rozpieprzyć jak kurna po prostu zwierzynę. I zobacz, co się dzieje. Nikt z nich nie zrobi tego, nie ma szans na to. Takich wszystkich podporządkowaliśmy, że nawet im dołba nie przyjdzie, że mogliby taki numer zrobić. Słuchaj, to musisz sobie o nią zadbać. Ja kiedyś się takie, z taką watachę. No, słuchaj, ta sama sytuacja była, a widziałaś ten Django? Tak. No to w Django, mówi to DiCaprio. Za każdym razem ten, on mówi o tam czarnym niewolniku, że jego ojca golił i mówi, przecież on za każdym razem mógł mu podciąć szyję, ale on tego nigdy nie zrobi. No niestety, to jest jakby, chyba to się nazywa socjologia po prostu, kontrola tłumu i dlatego, nie wiem, 100 żołnierzy może kontrolować, nie wiem, 10 tysięcy ludzi w obozie i kurde, i generalnie niby oni są przegrani, a nie ma szans, bo zawsze każdy boi się swoje pierwsze życie poświęcić, to jest na przykład chyba pierwsza reguła, tak? No bo ten, który ma się pierwszy rzucić, to raczej on łyknie tą kulkę, to dopiero 100 następnych, co będzie biec, to który się nie łyknie, więc to o to chodzi. No to jest najtrudniejsze. No. Ej, zjedźmy na stację, co bo ja mi się wyśla. Tak, oczywiście. Zjazd. O, odnośnie sikania, no. To kiedyś miałam taką sytuację, że ten uległy, co go jako wycieraczkę potraktowałam, to przyjechał i zawiózł mnie na lotnisko, bo akurat leciałam sobie do znajomego i czekał ze mną na lotnisku i właśnie się zechciał iść siku, a wiedziałam, że on tam jest into takie rzeczy i poszłam z kubkiem mojego picia i mu przyniosłam. I pił to. Aha. Wszystkich. No ale co, nie oświadczył tego pewnie. No nie, no to było właśnie, to wiesz, to było nasze. Aha. To było nasze i to było właśnie takie kręcące. Aha, rozumiem. Że wiesz. Kurde, picie, ten. Jak siusiają dziewczyny, to nawet wygląda ładnie, no bo leci złoty płyn. Znaczy, picie ogólnie nie jest też zdrowe. Ja to mówię, to wcisnąć czy tu? Przecież pomóż mi. Znaczy, chyba nie, chociaż gdzieś kiedyś czytałem, że jest w ogóle coś takiego jak urynoterapia, ale nie wiem, czy to nie jest jakiś kretyński wymysł. Słuchaj, jeżeli jest pusta ta puszka, czy jeszcze tam. A, dobra. No dobra, to ja myślę, czekam, że jak robię przerwę. Szybko, to będzie mi coś. Nie, no co ty. Nie umrę. Dobra, to tyle jest. No, będziesz się przemieszczać? No, nie, miejsce. Czekam tutaj grzecznie. Dobra. Czekaj grzecznie. Bat, że komuś w oko strzelisz. To jest właśnie o
o BHP. No. A to nagrywasz już? Tak. A, dobra. Tylko patrzę, czemu tu się... No. Poczekam. Jest, no, wszystko atencja. Działa. Ja, wiesz, tak, jest już stuprocentowa. Bardzo słusznie. Nie lubisz, jak ktoś w telefon zagląda? Jak zagląda, to wiesz. Ja tego nienawidzę na przykład. Ja mnie to mam do tak, szału doprowadza. Ja mam tak, że ja tylko nie się odcinam. Jak ja coś czytam, to możesz do mnie mówić, ja tego nie usłyszę. I dlatego ja mam takie poczucie, że ktoś też może tak mieć. Wszyscy tak mają. Więc kurde, może jak ja coś mówię już, to popatrz chociaż na mnie. Wszyscy tak mają. Nie ma żadnej podzielności uwagi. Naukowcy to sprawdzali i ludzie, którzy mówią, że mają podzielną uwagę, pieprzą po prostu. Nie mają. Może po prostu są w stanie cię słyszeć, ale niekoniecznie do nich dociera, co tam... Po prostu jedną i drugą... Coś nowego stworzyli? Poczekaj, jakaś biega familia. Chcesz hamburgera? Nie, ale ja jestem ciekawa, bo widzę, że jakaś sałatka się pojawiła i tak dalej. To dobrze wiedzieć. No to są nawet dobre niektóre rzeczy. No i mają tych też wegeburgerów więcej i tak dalej. No tutaj mają chyba w ogóle najlepsze z tych takich sieciówek. Właśnie tak mój ulubiony to jest Linda. Nie wiem, czy kojarzysz taki kotlet Linda McCartney? Nie. On jest chyba najlepszy po prostu z wszystkich takich, co dają mięso. Ja tak. Lubię bardzo Beyond the Meat, tą firmę. Ja nie lubię, one mają takie jakby co ty mówisz? Naczynia. No trafiło ci się przekroić tego burgera i trafić takie jakby niby naczynie sztuczne? Nie. Mi tak, i to jest dla mnie za wiele. Jak ja, no kurde, ty chcesz ludzi kroić, a dla ciebie za wiele jest ale burger. Ale to zwierzę! To zwierzę! Ja kocham... Ja kocham paprotki. Kocham paprotki też, ja jestem paprotką. Okej. Okay. Mam tutaj paprotkę, wyciera, no. Kocham las, ja jestem leśnym. Tak? Mawka w ogóle to jest taki demon polno-leśny. O, proszę bardzo. No, z mitologii słowiańskiej, z Ukrainy. Ja nie jestem się z Ukrainy. Mitologią tą słowiańską? Coś tam, no, mam bestiariusz. Tak? Tak, i coś tam. Ja czytałem ostatnio taką książkę o tej mitologii i tam jest tak ciekawa rzecz, że te postacie się zna, ale podobno historie niestety zostały pozapominane i je się wymyśla od nowa. Tak, dużo jest, w ogóle powiem ci, że ja ostatnio poznałam w końcu inną mawkę. Uh-huh. Bo jak ja na Instagramie, znaczy na Instagramie to jestem teraz zbanowana i nie mam, no ale jak na Instagramie wpisywałam siebie, żeby znaleźć, uh-huh. to wyskakiwała mi mawka tatu. Okej. Okay. I w końcu ją poznałam, jak byłam na tatuażu, to ona akurat była na guest spotcie, bo ona nie, w tym studiu normalnie nie przyjmuje, gdzie byłam. A, wiem, podeszłam do niej i mówię do niej, jeju, poznałam drugą mawkę. I ona mi powiedziała właśnie, że nową rzecz, której nie było, nie trafiłam w żadnym po polsku, w żadnych właśnie... Posteriuszu. Tak, ani niczym. I ona mi powiedziała, że właśnie mawki też były pomocne. One były małe jak koty trochę, takie małe dziewczyny, ale takie nie do końca wyrośnięte i one miały też jakieś tam pomocne swoje, że potrafiły. To kim potrafiły była w ogóle mawka, też. Bo ja nie wiem, kim jest mawka ta bestiariuszowa. Mawka to jest właśnie demon polnoleśny, który właśnie był drobny, wydawały się takie dźwięki trochę kocie. One też wyglądały w taki sposób, że miały, były malutkie i ładne, ale miały wnętrzności na wierzchu, bo one były martwe. I one jakby wabiły młodych mężczyzn, wabiły ich gdzieś tam w łąki i potrafiły załaskotać na śmierć i doprowadzić do szaleństwa, ale ogólnie jakby całość jest taka, że to było fajne. To było fajne doświadczenie dla tej rozumiem. Osoby, czyli to były po prostu wczesne dominy. Tak. I dlatego taką sobie wzięłaś ksywę. Tak. Okay. Miałam kiedyś narzeczonego z Ukrainy i on mnie raz nazwał mawką. Aha. Jak to przeczytałam, to stwierdziłam, ja pierdzielę, to ja. Przez to mawka. Tak, to okay. ja. Hmm? Ciekawe. To już ileś lat. No. Mam nawet wytatuowaną mawkę na udzie. Bardzo, bardzo się z tym utożsamiam. Ja tam... Ciekawi mnie coś takiego, właśnie takie bestiariusze, jakieś mitologie. No, jest to jakieś... No,
pokazanie świata w ciekawszy sposób. No ja uważam, że nasze mitologie są dużo na tyle, ile my je znamy, a znamy niestety nie aż tak mocno. Są dużo bardziej ciekawe i dużo bardziej skomplikowane niż mitologia katolicka szczególnie, która jest bardzo prymitywna tak naprawdę, bo jest czarne, białe jest białe. A ktoś mi opowiadał ostatnio, że w Czechach mają bardzo dużo diabłów różnych. Aha. I diabły są dobre. I jest cała masa dobrych diabłów. A to chyba nawet w Wiedźminie był jakiś diabeł, który tam... Wiesz, w ogóle na przykład... Do czegoś się przydawał im. No tak, bo generalnie diabła sprowadzili bodajże takie pojęcie, jak on wygląda, to zbudowali to chrześcijanie na podstawie różnego rodzaju łączenia to z mitologią właśnie słowiańską i dlatego doprawili mu rogi w ogóle, które tak naprawdę wcześniej były oznaką bardziej zwierzęcości, płodności, a nie wcale zła samego w sobie. No i takie pomieszanie z poplątaniem, jak to cały świat. No. Złodzieje, nakradli. No to zawsze. Też często kultury, te, które są niszczone, religie czy różne wierzenia, też czasami przyjmują taką formę, że przyjmują te nowe, ale zostawiają stare i to mieszają. No tak, żeby przetrwać. Żeby przetrwać, no. No to szanuję też w sumie, że nadal ktoś chce trochę się złamać, ale... No bo to jest też trochę takie uleganie dla dobra. No słuchaj, czasami się nie da, bo przecież religie były wprowadzane w bardzo prosty sposób. Po prostu się przychodziło i zabijało tych, którym się to tak nie podoba. Wspaniałe, to... w ogóle wspaniałe, wyprawy krzyżowe. Mm. Ja bym stronił, ale okej. Okay. Nie, no nie, w sensie, dobra, to nie jest dobre. Ale wiesz co, tylko powiem jedną mądrostkę, co słyszałem i to zrobiło na mnie wrażenie, że nawet buddyzm był wprowadzany poprzez miecz i w ogóle jakby taką no, chamską... No też wojowali, no, ale o tym się tak, nie mówi. To tak. Jest takie, wiesz, buddyzm i w ogóle tak jakby tam nie było w ogóle przemocy. No, kiedyś było. Jest, tak samo jak się nie mówi taki temat tabu, a wręcz może nawet nie tabu, tylko w ogóle pomijany, to jest na przykład coś takiego jak pedofilia wśród mnichów buddyjskich i w ogóle wśród mnichów w tamtym rejonie i w ogóle nam się wydaje, że tam wszyscy są duchowieni zajebiści. Nie, tak samo są małpami gadającymi jak i my. Właśnie, jesteśmy po prostu łysymi małpami, które się nauczyły funkcjonować, ale cały czas są. Wszędzie będą takie potworki, które będą robić krzywdę. No, ale wydaje się, że tam, gdzie są ludzie tacy uduchowieni, to oni nie powinni, a jednak... Co nie powinni? Molestować, krzywdzić. Aha, no tak, no ale po prostu nikt z nas nie jest jednorodny. Wszyscy chcielibyśmy, że a to ten jest dobry, a to ten jest zły. No, czasami jest zły, robi coś dobrego, dobry robi coś złego, albo w ogóle ciężko powiedzieć, że to jest dobre, a to zły. Cholera, no każdy z nas miał taki moment, że był też zły, na pewno coś by się dało znaleźć, ktoś by nam coś zarzucił. No to wiadomo, chyba nie ma osoby perfekcyjnej. Nawet Matka Teresa, zobaczymy. Nie no, Matka Teresa to wyszła na najgorszą. Tak, no i to jest, i teraz w ogóle te powiedzenie. To jest jak Matka Teresa, to nie wiadomo o co chodzi. Właśnie, a kiedyś to było jak przyjęte tak. I czasami odruchowo jest tak, że powiesz. Nie jestem Matką Teresą. Nie jestem Matką Teresą, no tak w sumie. No to dobrze, uff, dzięki. Kurde, bo myślałem, że nie dojedziesz i nic ze mnie nie zostanie, dziękuję ci. Nie bądź tylko Matką Teresą. No ale tak zostało, jeszcze trochę nam zajmie, żeby się odzwyczaić, no. A to było, kurde. Słuchaj, zastanawiam się nad takimi rzeczami, tak jeszcze, wracając do koru, a potem jeszcze może na sam koniec coś sobie w ogóle zupełnie poza tym przedyskutujemy, ale tak. Dobrze, jak będziemy śpiewać razem. Tak? A śpiewasz? Nie. W łazience. No słuchaj, ja mam tu muzykę przygotowaną. Do śpiewania? No. W sensie twojego? Nie, jak słuchaj, ja zawsze... Masz karaoke zawsze? Nie, karaoke nie mam. Ja mam zawsze, jeżeli są
ludzie, którzy deklarują się jako ludzie, którzy wykonują jakąś muzykę, czy śpiewają, czy rapują, czy cokolwiek, to zawsze ich proszę, żeby zaprezentowali kawałek. No nie, ja nie śpiewam. Kiedyś mi nawet mówili, żebym nie śpiewała, bo my. I kiedyś nawet próbowałam do jakiegoś chóru chodzić, bo chciałam mieć lepszą ocenę z muzyki i co tak średnio. Nie. Tak? Śpiewanie nie. No to słuchaj. Ja jestem bardziej taka tańcząco, cielesna bardziej niż tego. Rozumiem. Hmm? Ja się po prostu zawsze leciutko obrażam, nie za mocno, tak leciutko, na tych, którzy są zawodowcami i nie chcą tego zrobić. Wstydzą to... się, czy co? Ja nie mam pojęcia, nie wiesz? Nie jestem w pracy, nie będę. No, takie gadki też. Wow. Albo na przykład pierwszy jest taki, ja nie freestyluję. A ja mówię, ty, ale ja nie mówię, żebyś freestylował, weź po prostu wrzuć jakąś szesnastkę swoją, czy coś, no nie? I, wiesz, co nie wiem, może... Szesnastka? 16 wersów. A, okej. Okay. Masz dwa wersy, to są, to jest dopiero rym powstaje, czyli masz ta 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 ta. I to są dwa wersy i przeciętna zwrotka w rapowej piosence miała kiedyś 16 wersów. Właściwie nawet było, musiały być takie 3 szesnastki. Teraz są zazwyczaj 2, a już bardzo często są 2 dwunastki, bo wszyscy się zrobili leniwi i nikomu się nie chce rapować. Wszyscy chcą tylko pieniądze zarabiać i wiesz co, mieć fajne życie, no nie? Także coś się tak skraca. Już nawet zdarza się, że czasami jak ktoś pisze trzecią szesnastkę, to mu ktoś mówi, po co ta trzecia szesnastka? Byś zanudzał ludzi. Za dużo, oni nie chcą słuchać. Tak. A może tak jest, ludzie się zmienili. Coraz mniej. Trochę... No jest z tym skupieniem uwagi właśnie, że tak ciężko jest się skupić tak długo. Chociaż to nie jest wcale długo. Na pewno. Piosenki są coraz krótsze, ale zawsze są wyjątki. Jest świetny przykład w filmie ten o Queen, jak oni mówią o ten Bohemian Rhapsody, chyba tak to się nazywa, jak oni przedstawiali to wytwórni i ten numer chyba tam z 10 minut czy coś takiego trwał i ci, kto to będzie słuchał tego? No i to jest jakby klasyka muzyki. Tylko słuchają. I ten, i spierdalajcie z tymi waszymi super pomysłami. Muzyka to nie jest tylko matematyka, chociaż też. Jak twoi partnerzy reagują na twoją pracę? Czy to są z tym problemy? No, nie wierzę, partnerzy, że... w sensie by też miała jakaś... No, rozumiem, że miewasz chłopaka jakiegoś, że... Mam teraz chłopaka. No to jesteś w związku i co on na przykład na to? Chłopaka w ogóle tak brzmi... No ja wiem. Jak młodzi. Ja się poczułam jak taka... No jak, 20. Ty jesteś, a ile ty masz lat? 29. No to co? To już musi być się mój facet, mój partner, nie? Nie, no tak, twój stary skręt, nie? No, ja mówię na niego stary. Okej, zapytałeś mnie? Że jak partner reaguje ten, albo w ogóle, no jacyś... Różnie reagowali, no miałam takiego, co mi powiedział, że w ogóle jestem najgorsza, że skomercjalizowałam. Tak, dobrze powiedziałam? Skomercjalizowałam, tak, no. No, że zrobiłam to, że z tej mojej, nie wiem, dominacji właśnie. Aha. A więc no, to jego problem, trudno, ale bolało. Był taki, co totalnie to akceptował i ja też w domu czasami pracowałam i jakby plus, ale on był też moim uległym, więc to jemu było takie, to nie znaczy, że nie był w ogóle zazdrosny, na pewno, ale jakby nie widział w mojej pracy nic złego. Ta zazdrość była na poziomie takim naturalnym. Że tak jak każdy z nas może być zazdrosny o jakąś osobę, bo to może wynikać, że w danym momencie mamy mniejszą pewność siebie czy coś. Miałam też takiego partnera, który na początku mówił, uła, super, i nawet bloga prowadził i tam pisał, jeju, co to nie ja. A potem doszło do tego, że ja nie pracowałam będąc z nim, bo on miał problem nawet z tym, że ktoś mi dotknie mojej stopy na sesji. W ogóle się nie dziwię. Ale nie, ja to jakby, znaczy, no szkoda, że ten początek był taki strasznie wyidealizowany, gdzie ja się nie spodziewałam tego, że to się aż tak drastycznie zmieni, no ale to zawsze to były moje decyzje, więc traktuję to jako jakieś tam doświadczenie, z którego wyniosłam tyle, że już bym nie pozwoliła, żeby ktoś za mnie decydował o moim ciele i o mojej pracy. Ale jak najbardziej uwzględniam jakąś tam dyskusję. No ale z tamtym partnerem no, to musiało się skończyć, tak? Bo to po prostu nie, było duże niedopasowanie.
obecny partner, to nie jest tak, że się cieszy z mojej pracy. Aha. Nie? Ale nie ocenia jej. Nie mam takiego poczucia, że moja praca jest jakaś gorsza. Na pewno ma jakieś tam, jakąś tam niepewność w sobie związana z tym, ale to ja nie wiem, czy, nie wiem, co zrobić, żeby to nie powodowało jakiejś niepewności, w ogóle pracowanie w sex worku, dlatego że, no że jak mówię, ludziom się też może zmienić ich nie wiem, stan, ktoś może dostać depresji z naszych partnerów i to nagle może być dla nich trudne, tak? Wiesz co, ja to widzę tak, że po prostu ludzie się angażują i ja to widzę po sobie. A że angażują się, wtedy im przeszkadza? Tak, że ja to widzę po sobie. Jak, miałeś dominę? Nie, ale jak... Nie, bo to nie ma kwestia nic z dominacją. Chodzi o co innego, o to, że jak dziewczynę na przykład poznawałem, to mogliśmy sobie gadać o wszystkim. Jak ona mi opowiada, a ja miałem takiego chłopaka, tego i tego, to mnie to, że tak powiem, wali, co ona mi opowiada. Ale jak ja już poczuję tą więź i to wszystko, to wtedy dopiero u mnie się pojawia zazdrość. I ja wcześniej nie mam żadnej zazdrości w ogóle. Nawet moglibyśmy razem być w łóżku, być parę dni czy jakiś czas, chwilę razem, ale kiedy w mojej głowie to nie przeskoczyło na ten punkt, to jest moja dziewczyna albo to jest ten, to nie ma problemu. Ale w momencie, kiedy jest ten klik, to jest nagle coś takiego, o Jezu, jestem okropnie zazdrosny i w ogóle ja tego nienawidzę, ale... Nie musisz być zazdrosny. No tak, no bo to jest jakby... No też jest to trudne. To jest słabość też swego rodzaju. Niepotrzebna. No tak, no ona jest związana z całą masą rzeczy. Ale że to zrobisz z zazdrością. Zazdrość jest... Co ty nie zrobisz? Sygnałem. No jakim sygnałem? To jest sygnałem. Na przykład to jest sygnał, że zaczęło ci zależeć. No właśnie. Na przykład. No właśnie. A? No właśnie. Różne sygnały może dawać zazdrość. To zależy, no to jest ten sygnał, ale właśnie, kurde, wiesz co, no, z buddyjskiego punktu widzenia najlepiej, żeby nie zależało za dużo. Ja akurat nie lubię buddyzmu do końca. Właśnie. No ja lubię, żeby mi zależało. No właśnie. Ale ja jestem bardzo emocjonalna. Ale jak zależy, to potem też tak. No trudno, takie jest życie. No wiem, no. Raz miło, raz przykro. Jest... Nie... Równowaga to jest. Nie, to jest bez sensu w ogóle. Powinno być tylko zajebiste życie. Tak, nie interesuje mnie ten, że gdybyśmy nie znali cierpienia, to byśmy nie doceniali zajebistości. To niech będzie takie życie, żebyśmy doceniali zajebistość i żeby była tylko zajebistość. No to byśmy i tak doceniali zajebistość, bo byśmy ją znali po prostu. Tak, mam taką nadzieję, no. Może coś takiego gdzieś we wszechświecie funkcjonuje. Może. Szukam tego. Szukasz? Tak. No wiesz, można się zawsze zamknąć w jakiejś bańce, w której otaczasz się ludźmi, którzy mają takie jakieś poglądy i w ogóle i się jakoś... Nie, wydaje się... ci się, że jesteś w lepszym świecie wtedy. Nie, zawsze bańki się przenikają i to się można wtedy jeszcze gorzej rozczarować. To prawda, no. Ludzie, co się zamykają w bańkach, to potem jak do nich dotrze, co się dzieje poza bańką, to nie umieją sobie z tym poradzić. No, tu, w tej ja miałam coś rzeczywistości, to nie funkcjonuje. Wegańskim aktywizmem, gdzie wyszłam z tej bańki i to mnie strasznie przygniotło. Tak. No, bardzo. Okay. Bo ja byłam bardzo zaangażowana w los zwierząt. No, nie bez powodu też się o nich uczyłam. I jakby... No, można wyjść z bańki i się mocno rozczarować. Tak bardzo. No, myślę, że wiele osób coś takiego spotkało. Mhm. Jak się zaczęła twoja historia i skąd to się w ogóle, co ty któregoś dnia powiedziesz, a w sumie będę teraz komercyjną dominą, czy jak ten proces wyglądał, skąd to się wzięło, no? No najpierw to było... Siema. Machają ludzie do nas. Ja kiedyś jeździłam ze znajomym jakąś ciężarówką i on powiedział, że machają do siebie kierowcy tych wysokich samochodów. Bo do wszystkich machałam cały czas, robiłam mu lipę. To było fajne. Lubię machać ludziom. W ogóle miłe gesty. To chodź, pomachamy. Czekaj. Dogonimy ich, będziemy do nich machać. Dobra, dawaj, dawaj. Czekaj, próbuję. Próbuję dogonić. Siemanko! Co tam, chłopaki? Masz ciągle ten sam telefon? Można do ciebie drętnąć? Nie, nie wolno w żadnym wypadku. Może spacer dzisiaj, ale bez.
Słuchaj, dzisiaj mam zajęty cały wieczór, ale... Ale to jest ten aktualny ciągle numer? Tak. Dobra, będziemy się kontaktować. Dobra. I pozdrawiamy koleżankę. Pozdrawiam. No, a będzie ciekawa rozmowa, Elsa. To było fajne. Tak. Miła wymiana energii z kimś. Jasne, że tak. To jest zawsze fajne. Ja jestem taka, że jak wychodzę ode mnie z bloku, to prawie do wszystkich mówię dzień dobry. No w sumie do wszystkich. Nawet jak nie kojarzę, że ktoś jest moim sąsiadem. Ja uwielbiam ten moment. Przepraszam, to jest ten jeden moment, kiedy dodaję gazu. Dobrze. Gdy ktoś coś mówi. Taki momencik. Zbieram uśmiechy ludzi. Bardzo dobrze. Lubię to. Tak, dobra, już. Jak tam wchodzi, tak, jak weszłaś w całą tą hecę? No, najpierw to było życie prywatne. Aha. Miałam właśnie partnera, który był poległy. I on właśnie też miał tak, że nie miał jak eksplorować tego wcześniej, bo no tak jak mówiłam, jest jakaś mała akceptacja tego. Wiesz, tam on mi zaczął mówić, że hej, no tutaj zobacz, jak dominujesz, tu coś tam. I że to za mnie samo wychodzi i po prostu zaczęliśmy to wprowadzać w życie. Wyszło tak, że w sumie on był cały czas moim poległym. Nie tylko w łóżku na przykład. I to było fajne, ale to też miało swoje jakieś minusy. No ja się uczyłam i były momenty, gdzie jakieś toksyczne jakieś zachowania ze mnie wychodziły. No ale dużo się nauczyłam i później właśnie miałam kolejnego partnera, który przy mnie się gdzieś tam zorientował, że takie rzeczy lubi. Oczywiście on nie miał sam z siebie nic dominującego w sobie, ale jakby odkrył to, że jest, może coś czerpać z tej swojej uległej strony. I to było fajne. To właśnie sobie już z nim więcej praktykowałam i no, mieszkaliśmy ze sobą, tak jak mówiłam, że to był zresztą uległy, z którym, który akceptował to, że ja w domu pracowałam. No i zanim zaczęłam pracę, to było tak, że ja pracowałam wtedy jeszcze z psami. Tymi takimi pieskami futrzanymi, nie kumplami uległymi. Wtedy jeszcze miałam inną pracę, której nie będę mówić. Okej. Stwierdziłam, że w sumie to czemu by tego nie zmonetyzować, że tak powiem. Bo i tak to robię i mi się to podoba i zdarzało mi się też, bo ja wtedy byłam w otwartym związku, zdarzało mi się gdzieś tam z, może nie z Tindera, ale gdzieś tam skądś tam kogoś poznać, czasami po prostu for fun, jako dominująca strona i doszłam do wniosku, że czemu miałabym na tym nie próbować zarobić, skoro już gdzieś tam coś tam wiem i lubię to i na pewno to też będzie fajne dla innych osób, które szukają kogoś do takiego doświadczenia, że ktoś to bardzo lubi, że to będzie widać. I nie zawsze tak jest, że ta strona dominująca aż tak mocno wyraża swoje zadowolenie i radość z sesji, a ja jestem bardzo zaangażowana. No i zaczęłam się, szukałam w internecie jakiejś strony, jest jedna taka beznadziejna strona u nas w Polsce. I tam swoje ogłoszenie wywiesiłam. No i zaczęli się odzywać ludzie. Sporo. A, i zaczęło się dużo zgłaszać, tak? Sporo miałam zgłoszeń, nie narzekałam. Nie narzekałam, a później poznałam właśnie właścicielkę tego studia, Fetish Chateau, i ona mi... to będzie zabawne, bo ja wtedy miałam jeszcze dredy. I ona mi powiedziała, że jak rozczeszę do końca dredy, to wtedy będę idealnie pasować do teamu tych domin Fetish Chateau. Więc to było takie, powiedziałem mi coś w stylu zmień trochę image, a najlepsze jest to, że ja już byłam w procesie rozczesywania dreadów, więc ja już się z nimi żegnałam, tylko to długo trwało, bo było mi ciężko się z nimi pożegnać, a jak jeszcze dostałam taką motywację, że hej, jak jeszcze to się zmieni, to będziesz super pasować do naszego teamu i to mnie jeszcze bardziej zmotywowało i naprawdę wejście do tego teamu dało mi najwięcej jakiejś, nie wiem, wiedzy, o, nauczyłam się najwięcej.
się nawzajem od siebie, od innych do mnie, to jest super. A co na przykład takie starsze koleżanki ciebie nauczyły? Nie mam starszych koleżanek. No ale starsze mi chodzi o to pod względem... Doświadczeniem. Tak, o to mi chodzi, no. No bo skoro się uczyłaś, to zakładam, że one coś wiedziały więcej, no. No na przykład nauczyły mnie... jakby ja ogólnie sama z siebie nie mam na sesjach takiego czegoś, że ja, nie wiem, komuś wibratorem robię dobrze, bo ja ogólnie mam inny gust, jeśli chodzi o sesję, ale uczyły mnie tego, jak używać takich narzędzi do tego stymulowania, ale jednak właśnie ten kontrola tej przyjemności, żeby zrobić to w odpowiedni sposób. Nie korzystam z tego, ale to było dla mnie jakieś tam ciekawe, bo nie miałam tych gadżetów u siebie. Czego mnie też nauczyły? No, większości gadżetów tak naprawdę, że co tam było, czego ja nie miałam w ręku nigdy. Nauczyły mnie też na przykład tego, żeby być bardziej wulgarną, bo ja wcześniej byłam mniej taka. Jakoś miałam więcej hamulców z tym wyzywaniem, a tutaj zobaczyłam, że to jest jednak takie mocno akceptowalne. Ja przyszłam mniej pewna. Gapiła się? Tak, pokazała mi język i się odrzuciła. A tak jak pokazałem na żart. Ale powiem ci, że ja od uległego się, teraz jak zacząłem się zastanawiać, to od uległego mojego, z którym mieszkam, najwięcej się nauczyłam. Mam uległego, z którym mieszkam, się przyjaźnię. Aha. I jak ja go poznałam, to okazało się, że jeśli chodzi o używanie tych gadżetów do bicia, to tylko on z towarzystwa umiał to najlepiej zrobić. Aha. I nauczył mnie i no, gdzie nie uderzać. W ogóle to, że ludzie na przykład biorą jakiś taki długi bat i od razu na człowieku chcą próbować, dla mnie to jest, o matko, co ty robisz? Jakby ja uczyłam się strzelając w kanapę, żeby wymierzyć jakby punkt, w którym strzelam, bo są narzędzia, którymi nie powinno się bawić, jeśli się nie ma jakby żadnej właśnie tego celowania, na przykład się nie umie. Można strzelić kogoś w nerę, można zawinąć dookoła, nie wiem, na przykład nogi, rozciąć skórę na udzie. Nie mówię, że to rozcięcie takie jakieś do strzelania, ale w ogóle nieprzyjemne i niekoniecznie chciane. Albo tak jak mówiłam, że możesz machnąć gdzieś w plecy i zawinąć takim batem, gdzieś w oko trafić. No, trzeba się uczyć. A coś takiego się zdarzyło kiedyś? Zdarzyło się, ale nie skończyło się jakoś tragicznie, ale był ślad na twarzy. To czy u mnie? No. Nie, ja nie miałam takiej sytuacji, żeby komuś trafić, ale byłam świadkiem. Ale ja na przykład kiedyś zrobiłam tak, że uderzyłam mojego uległego, miałam takie buty w szpil. Jezus, jak się nazywa ten... Taki, że ostry czubek jest. Nie za, ostry za okrąglony. Czubek w szpilce, tak? Tak, no, ale nie, że zaokrąglony, bo tylko taki zaostrzony. To nie wiedziałem, że na to jest jakaś specjalna nazwa. No jakoś się nazywają te szpilki różnie, nieważne. I nie pomyślałam, że to jest najgorszy but do kopania. I kopnęłam mojego uległego gdzieś tak w penisa, że trafiłam mu gdzieś w cewkę i po prostu... To było straszne, a ja myślałam, że on będzie... No, bardzo mi było przykro wtedy. Więc to była jedna z rzeczy, którą musiałam na przykład nauczyć, że nawet odpowiednie buty do różnych rzeczy są. Ty, a wiesz co? A ja czytałem kiedyś taki artykuł w Playboyu, to bardzo dawno temu było i był wywiad z Dominą, to chyba nie było jeszcze z Polski w ogóle, tylko gdzieś, nie wiem skąd, z Anglii czy cholera wie skąd. I ona pisała... Oni mają tam dużo, no, i ona, to jest profesjonalne bardzo. I ona pisała, bo tam było pytanie, czego ona by nie zrobiła, więc może też powinienem takie zadać, ale to ona powiedziała, że mają ludzie na przykład takie coś, że chcą, żeby ze stołka na nich skoczyć w szpilkach i ona tego by nie zrobiła, bo po prostu przecież kogoś zabije do jasnej cholery. To jest pytanie, czy ja bym to zrobiła? Czy jeszcze mówisz o niej, co... Nie, bardziej to jest pytanie, czy pojawiają się takie rzeczy, które są wręcz no, na poziomie tego, że ktoś mógłby zginąć przez to, no. Tak. Są osoby, znaczy ja takich sesji nie robię, ale są osoby, które chcą być bardzo przekopane. No ale przekopane to znaczy, co to przekopane, bo... Że po twarzy nawet kopiesz. He, albo na przykład są osoby, które... No,
Ja już nie będę wnikać, z czego to wynika, bo tak jak mówiłam, nie jestem terapeutką. Ale mają ludzie różne potrzeby. Jest na przykład taka praktyka, to jest, nie wiem, z wrestlingu, nie wiem z czego, ale że tutaj między udami kogoś łapiesz i dusisz, nie? Jak to jest jakiś chwyt. Nieważne, ale jest taki chwyt i to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli ty nie umiesz tego robić i wyczuć jakby drugiej osoby, to możesz doprowadzić kogoś, że zemdleje, może mieć nawet niedotlenienie mózgu, tak? Aha. To trzeba bardzo uważać. Ja na przykład tego nie robię. Bo ja nie znam, jakby... chyba jednak to jest dla mnie takie... Nie chciałabym, żeby ktoś przy mnie zemdlał. No... Po co? No tak, ale ja jest generalnie jakaś praktyka, którą ludzie sami sobie robią w ogóle, że się podduszają i masturbują. Podobno niektórzy umierają od tego. No tak, ale ten wagbet, o którym ci mówiłam, ten worek taki lataksowy, to właśnie osoba, która to wynalazła, właśnie w ten sposób umarła. Naprawdę? Że stworzył jakieś mnóstwo jakichś tych awaryjnych opcji, że w razie jakby coś, to on się sam uwolni i nie zadziałało. Ale numer. No bo w trakcie tego duszenia to nie jest tylko tak, że ty... Aha, bo to chodzi o duszenie w tym w ogóle, tak? Tak, wiesz, ogólnie jak to zasysa, człowiek też oddycha przez pory w ciele. I w tym momencie, jak masz ten lateks, twoje ciało całe nie oddycha, masz tylko tutaj tą możliwość. No. A nawet niektórzy mają takie, że mają mega malutką taką rureczkę tylko. Aha. No ludzie mają różne pomysły. Ale, albo że się podduszają jakąś liną na przykład. Ale tam się, nie wiem, wyjmuje penisa i się go pobudza w trakcie, czy... Wiesz co, są różne te worki. Są czasami takie, że tylko ta dziurka na twarz. Są takie czasami, gdzie jest tylko dziurka na penisa. Ciekawe, czy... Ale nie zawsze jest pobudzanie, w sensie powiem ci tak, ja na przykład mam takiego uległego, który ma swój taki własny worek i on... Ma swój własny, jak to się nazywa? Waga co? Wagbet. Wagbet. Mhm. Mam swojego własnego wagbeta. Vacuum bed. Vacuum. Aha, dobra, od tego, od odkurzacza. Tak, no i on ma tak, że jakby wcale nie musi nic dotykać, on samo to, że jest zassany i... pełną kontrolę oddał mi i wie też, że ja to lubię, to od razu, no to po prostu to nie trzeba pobudzać, to się samo pobudza i jest bardzo szczęśliwy przez całą sesję. Okej. Nie muszę nawet dotknąć tego penisa, żeby miał ten słodki. To jest sam, ten sam, wszystkie te elementy, które powiedziałam, są wystarczające. A rozumiem, że chociaż jakieś sesje kończą się wytryskiem, czy nie? Czy to chodzi tylko o to, żeby się tak podniecać i nic na końcu? Ogólnie? No. No ogólnie bardzo często, ale jeśli chodzi o mnie, to niekoniecznie. Tak? Ja się znęcam. Ja lubię się bardzo znęcać i wykorzystywać i ja nie jestem... Nie jestem od tego, żeby zaspokajać, tylko bardziej tak pobudzać. Ja lubię na przykład, jak ktoś jest taki nakręcony i myśli sobie, o może pójdzie do żony i będzie fajnie. Aha, okej. Okay. Zdarza mi się oczywiście na sesjach, ale że pozwolę uległemu dojść, ale to też jest moja dobra wola. Na pewno nie mam czegoś takiego, że w zakresie praktyk ktoś napisze, że chce to i to i ja... Mówię, tak będzie. Nie, to nie u mnie. Ale ogólnie na pewno jest sporo domien, które tak mają. I uważam, że to jest normalne. To po prostu każda ma inny sposób dominowania. Tak. No. Ja nie mówię, że tak u mnie nie będzie. To się cały czas zmienia, prawda? Ja czekam na ten moment, kiedy będę jeszcze taką dojrzalszą, bo ja chciałabym długo... tak pracować. No właśnie, to ja się chciałam o to zapytać. No i, chciałabym długo pracować, bo w tej branży, akurat w tym sektorze dominacji, dojrzewanie wcale nie wiąże się z tym, że ty nagle już nie masz chętnych, dlatego że jest też coś takiego, taki stereotyp takiej dominującej, dojrzałej kobiety, na którą lecą młodsi. I tak rzeczywiście jest często. Znam taką dominę, która rzeczywiście ma młodzika.
słodkiego takiego. No, wydaje mi się to znaczy, ja jak najbardziej normalne, że młodzi ludzie na przykład szukają starszej kobiety od nich, bo ona dla nich jakieś, że tak powiem, reprezentuje doświadczenie i większą wolność seksualną. A przecież często też młode dziewczyny szukają starszych, dojrzałych kolesi, bo reprezentują mądrość. To akurat całkiem, moim zdaniem, spoko wymiana. Tak, nie zależy, w którym momencie zaczyna się ta młoda kobieta i ten młody chłopak, ale to chyba nie na dzisiaj. Ja myślę, że zależy też od tego, odnośnie mojej pracy, jak kobieta się starzeje. Ja osobiście mam w planach medycynę estetyczną. Nie mówię, że będę się robić na bimbo albo jakąś osobę. Na bimbo? Że wielkie cyce. A, okej, okay, to jest bimbo. No, to okay. nie, to nie ja, ale na pewno będę chciała coś tam sobie podziałać i ten wiek nie będzie u mnie tak widoczny, jakby był, gdybym nic ze sobą nie zrobiła. Za 10 lat, już teraz przecież są tabletki, w ogóle nic nie trzeba ze sobą robić, są przecież różne hormony, niehormony, które po prostu w ogóle odmładzają skórę. Ale to jest chyba jakieś ultra drogie i dostępne dla jakichś... Wiesz co, mówi się, że Hollywood cały na tym zapieprza i ci aktorzy, co mają po 5, nawet 6 dych, a wyglądają jakby mieli 4 albo 35, to właśnie... Ja to chcę! Ja i tak młodo wyglądam jak na mój wiek, prawda? Znaczy, ja na ciebie popatrzyłem, to w ogóle nawet nie określałem twojego wieku. No jest, że wyglądasz młodo, super wyglądasz. Ja nie chcę wyglądać na swój wiek. Ale kurde, okej, okay, w ogóle. Okay. Znaczy, no nie, bo mi chodzi o to, że wiek, który masz, nie masz nawet 30, no to jest w ogóle żaden wiek. Tam, gadasz tak. No ale jak gadam tak? Kiedyś ja pamiętam, gadam tak, bo ja mam, kurde, 47 lat, więc do cholery jasnej, jak mam gadać? To bym sobie miał pomyśleć, ale stary jestem, zaraz będę miał 5 dych. Pieprzyć to, ja chcę jeszcze milion rzeczy zrobić, mam 100 tysięcy super pomysłów na zrobienie w moim życiu, kurde, ja planuję żyć, wiesz co, wiecznie. Wiecznie. Tak, wiecznie i wiecznie szczęśliwie. No i tak naprawdę wiek to tylko liczba, to od nas zależy, co no nie, no, znaczy, no wiadomo, starzejesz się, tak, i zdrowie i w ogóle, ale są ludzie, którzy mają te 30 lat i już są starzy, no realnie. Tak, no tak, ja rozumiem, chodzi ci o mentalne starzenie tak, się, tak, no tak, ale tak, są tak. też fizyczne rzeczy, no. Nie, gorzej się ludzie czują, no moja babcia nie poznaje, kim jestem, tak? No tak, ale to już jest... Demencja po prostu, no. Więc... Smutne to. Tak, a ja teraz akurat jestem w trakcie lektury Neurohacking, książki, gdzie facet pisze właśnie o tym, jakie suple można przyjmować, które odmładzają skórę również i dobrze na głowę działają. I będę miał z nim rozmowę teraz na tym wyjeździe, więc go muszę się zapytać, który faktycznie z tych supli używać, bo problem jest w tym, że w którymś momencie się okazuje, że powinno się, nie, no, że powinno 100 tabletek zjeść i ta jest na to, ta na tamto, ta na śmam, to no przecież nie, ja już nie będzie... tak biorę leków trochę, więc to by było... No więc właśnie, no więc... Ale może jak się jest młodszym, to tam jest ich... 5 tych tabletek, a nie 100. No nie, chodzi mi o to, że on, wiesz, mówił, że no na spokój to dobrze na godzinę przed snem zjeść tam 500 mg czegoś tam, a tu rano tam to mam to i tak, kurde, nagle ja mówię, no zaraz, tutaj jest wymieniana już, nie wiem, 10 czy 15 tabletka, to w końcu co ja mam wziąć, czy to wszystko to mam zrobić? A ty nie masz takiego uczucia jakiegoś dyskomfortu, że tych piks tyle brać? Taki, ja znaczy, ja tego nie biorę, natomiast... Czyli masz tak, że nie lubisz. Znaczy nie, no słuchaj, biorę parę rzeczy, bo po prostu, wiesz co, jestem gruby i muszę tam wziąć, nie wiem, tabletkę na ciśnienie czy tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli czegoś bym nie musiał, to bym chciał raczej unikać. Dużo rzeczy też można zrobić w miarę jakimś tam dobrym trybem życia, no, który przez dużą część mojego życia wcale taki nie był. Ale wierzę, że można ten. Żałuję i żałuję. Żałuję i nie żałuję. Mhm. Słuchaj, nie żałuję świetnych rzeczy, żałuję pewnych skutków i zaniedbań. No to ja mam tak samo, powiem szczerze. Jak ja słyszę, że niczego w życiu nie żałuję. Nie, mówię, o kurwa, no to gratuluję w takim razie, że niczego nie żałujesz w życiu. Zero autorefleksji, jak?
Nie żałujesz naprawdę, że bitcoina nie kupiłeś? Za 1000 zł w odpowiednim czasie? Bo ja żałuję. Ja też żałuję. Ale ja wtedy się nie interesowałam w ogóle. Ja też nie. Zainteresowałam, jak się zaczęło o tym mówić. No tak, już nie było. Już za późno, teraz nie możecie mieć pieniędzy tyle. Nie, nie. Mój uległy kupował sobie właśnie coś, ale nie wiem, jak to u niego wygląda. Muszę zapytać, czy już ma miliony. Niech mi oddaje. Słuchaj. Mam dla Ciebie pomysł na fajną dominację, szantaż finansowy. Ten, w którym mieszkam, to by na to nie poszedł. Raz mi się udało, a może dwa razy, tak go trochę, wiesz, pod włos. Bo ja lubię prezenty, oczywiście, bardzo lubię prezenty. I pod włos go tak wziąłem, że ten, że tak mi prezentu jakiegoś nie daję w ogóle i że może ten. To kupił mi raz buty, a on nie jest taki za taką dominacją finansową. Okay. I raz zrobiłam tak na żarty, że mu wysłałam, że potrzebuję teraz szybko blik, bo chcę kupić takie ładne buty. Aha. I myślałam, że tego nie zrobi. Aha. Ale zrobił to. Tak? I ja później mu powiedziałam, hej, ja ci odeślę te pieniądze, bo w sumie to ja to chciałam tak sprawdzić tylko. No. Ale nie, powiedział, że taki prezent chce mi zrobić, ale to był fajny test, powiem Ci. No dobra, ale słuchaj, to wszystko zależy ile czego, no jeżeli to, no tak, to nie jest no stop, buty. Tylko no, tak wiesz, się zdarzyło, no to chyba co żadna, to lubi? Żadna straszna rzecz. A co Ty lubisz w ogóle tak poza tym całym tematem, który no, pewnie jest nie do wyeksplorowania w całości nawet przez 2 czy 10 godzin, natomiast powiedzmy, że dosyć dużo o tych tematach porozmawialiśmy. Jaką muzykę lubisz? Różną, bardzo różną. Bardzo różną, ale mogę... Wiesz co, pomieszanie trochę jakiejś takiej muzyki klasycznej, trochę elektronicznej, trochę etnicznej. Zależnie co mam nastrój. Chociaż też mam tak. Wiesz co, w ogóle wezmę, zajrzę. Mój telefon. Mogę ci. O, na przykład OSTO. Patrz, oglądałam cię. O, super. Gypsy Queen. W ogóle ona jest taka fajna. Kiedyś ją oglądałam. No. I ona jest. Ojejku. Ach. Ja lubię seks workerki polskie. Nie ma ich tak za dużo, znaczy... Nie ma wyautowanych takich, aha, co mówią o no tym. Tak, tak. To prawda, albo... Albo dobra, nie będę komentować. Będę miła. Zaraz sprawdźmy, ja też podcasty kryminalne, to jest moje ulubione. Wiesz? Słuchasz? Nie. To jest moja muzyka. Ale ten, słyszałem o tym, że są bardzo popularne. Chciałam znaleźć moją muzykę, no nie wiem, ostatnio tak, wyskoczyła mi Lady Gaga, że słuchałam sobie, potem słuchałam sobie The Weeknd, potem słuchałam sobie Breakdown of Sanity, to jest taki metal. I to wiesz, u mnie się tak zmienia. Na rave wychodzisz? Polski raczej nie słucham. Nie? Tak, ale to nie jest dlatego, że uważam polski za jakiś słaby. O nie, Mysłowic ostatnio słucham. To nie jest tak, że uważam, że polska muzyka jest zła, ale ja ci powiem, że najbardziej lubię muzykę, której nie ma tekstu. Rozumiem. Niektórzy mówią, że to jest muzyka przyszłości. Tak, słyszałem takie opinie. A na rave wychodzisz? Teraz aktualnie nie. Bo ja też mi na taką rave'iarę trochę. Długo się, że tak powiem... Falą buty. Tak. Długo walczyłam z zaburzeniami lękowymi, gdzie ja w ogóle z domu prawie nie wychodziłam. Aha. I zaprzestałam wychodzenia na imprezy po prostu. Ale chodziłam. Jakieś byłam nawet wolontariuszką w takiej organizacji SIN. Społeczna Inicjatywa Narkopolityki. I to jest organizacja, która się zajmuje niwelowaniem szkód i edukacją. Wiesz co, rozmawiałem nie tak dawno temu z dziewczyną, z Werką, która pracowała, nie wiem czy akurat w tej organizacji, ale w czymś w tym stylu, gdzie oni na przykład chodzą na imprezy i robią różne badania ludziom za darmo. To akurat jest, w sensie to jest jakby odłam. Aha. I oni... też mi no, o różnych rzeczach opowiadała, takich, których nawet nie byłem świadom w sumie. To jest
odłam, a ja jej raczej nie znam, bo już jakiś czas tam się nie jestem aktywna, chociaż ostatnio jakieś ulotki brałam od nich, żeby na imprezach zostawić. W tym Fetish Chateau. No ostatnio imprezuję tylko Fetish Chateau, bo to jest jakieś moje bezpieczne miejsce, ale jeśli chodzi o rejwy, to lubiłam bardzo i chodziłam i właśnie głównie jako ta aktywistka, że tam edukować ćpunków moich kochanych i ewentualnie dać im wodę albo jakieś witaminki, albo może jakieś jabłuszko zjeść. A jak już jest bardzo źle, to tam mieliśmy materacy, gdzie można było się położyć i wrócić do siebie. I to lubiłam bardzo. A to jest bardzo ciekawe. Ale też miałam przerwy, właśnie wtedy pozwalali nam iść potańczyć. Ja uwielbiam to, że tutaj nańczę kogoś, kto jest porobiony już nawet nie wiem czym, ale żyje. No bo zawsze na tych imprezach większych też karetka jest. Ci ratownicy medyczni zazwyczaj do nas oddawali, bo tam nie było co robić dla nich medycznie, tylko trzeba było im wyciszyć i tak dalej. Więc oddawali nam wolontariuszom, żeby nie zajmowali miejsca dla kogoś, kto rzeczywiście będzie potrzebował pomocy. A my tam nianczyliśmy, to uwielbiałam ten moment, jak ktoś przyszedł się zmienić i ja biegłam tam wyskakać się, wyszaleć, żeby też wyładować z siebie to, co gdzieś tam poprzeżywałam z tą osobą, która niekoniecznie się czuje dobrze, tak? Ludzie biorą na przykład jakieś psychodeliki na imprezach, a później im się odkleja, no bo to nie zawsze jest dobre miejsce, tak? Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie w substancjach psychoaktywnych? Zależy w jakich. Psychodelikach bardzo małe, a chciałbym mieć większe, ale generalnie jakby mam przeświadczenie, że bardzo musiałbym się do tego przygotować. Tak. A jeżeli chodzi o takie tematy rozrywkowe, no to dosyć duże, ale już pieprzyć to. Rozumiem. O, jak Macho głów tańczył. Tak? Może słuchał ciebie. Fajnie, że słuchał mnie właśnie. No. A ty pijesz w ogóle tą kawę? No tak, już wypiłem prawie. Zostało mało. A na przykład w trakcie tych sesji używki bywają, zdarzają się przy tym wszystkim? Czy ludzie w ogóle, którzy w to się angażują, to lubią używki? Zakładam, że tak, ale... W sensie, czy osoby dominujące? Dominujące i niedominujące i uległe, no... Strona dominująca, a pracująca. Bo w życiu prywatnym to mnie nie obchodzi, co ludzie robią. I przynajmniej zachowują jakieś granice bezpieczeństwa. Ale w pracy, jako domina komercyjna, to jest w ogóle BHP jest, że nie bierzesz, nie ćpasz. Okej. Okay. Jakby, o ile zrozumiem, zapalenie sobie jointa rano i później masz sesję o 16:00. Aha. Gdzieś tam już można powiedzieć, że nie jesteś. Chyba, że rzadko, kurde, palisz, ten joint cię zabije. Ale chodzi mi o sytuację, gdzie ktoś rzeczywiście lubi substancje, tak jak rozmawialiśmy. No to jest dziś dla mnie akceptowalne i zrozumiałe, ale na przykład takie naćpanie się albo przychodzenie zjaranym, no takie rzeczy jakby kończą się tym, że są w internecie opinie o tym, że ktoś jest nieprofesjonalny i że wręcz stwarza niebezpieczeństwo. Więc osoby dominujące, profesjonalne nie zażywają substancji przed ani w trakcie, ale to, co robią między sobą dominy z klientami, których znają na przykład 2 lata, to ja nie wnikam. Bo w takiej sytuacji uważam, że jak piją sobie wino, to oni się znają. To jest jakby co innego, ale generalnie w takiej sytuacji, gdzie przychodzi jej klient, no powinno się zachować pełną świadomość i nie być jakimś takim, no wiesz, możesz być zbyt rozluźniony, robisz praktyki, które, nie wiem, są związane z tym, że właśnie możesz tutaj komuś uciskać w niewłaściwy sposób jakiś nerw i później będzie ktoś przez tydzień miał problemy z czuciem ręki, bo ty się zamotałaś. A jeśli chodzi o stronę uległe, to już w ogóle ja jestem uczulona i jak do mnie ktoś przychodzi porobiony, to ja biorę pieniądze i żegnam. No ale na przykład klienci, narkotyki speedujące bardzo mocno działają na wyrzut dopaminy i również na takie, jakby to powiedzieć, na chuć, na to, że człowiek lubi się bardziej podniecony przy nich, więc wydawałoby mi się, że twoi klienci bardzo
często mogą korzystać z takich substancji, no bo to jest jakby dodatkowe podkręcenie całej historii, no. No nie, ja tak nie pracuję i moje koleżanki, z tego co wiem, też tak nie pracują. Wiem, że poppers czasami jest stosowany. Aha, ja bym zakładał, że jakaś kokaina na przykład. Ale to... no ci mówię, że nie, że to... Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, no może to zrobić, gdzie ja tego nie widzę. Rozumiesz, że to na takiej zasadzie, ale gdyby chciał mi tutaj wziąć się naćpać na sesji, to nie. Ale to co mówisz, że tak działa, że człowiek się odpala. No, no tak, no, no przecież no tak, no, normalna ja wiem, sytuacja, wiemy. Jak nawet sama dyskoteka, no ludzie idą na dyskotekę tam pijani, naćpani, przecież to jest właśnie coś, co no, wyzwala całą tą sytuację, gdzie częścią jej też jest jakby dobór między płciami przeciwnymi, czy no, tymi, które daną osobę pociągają. Tak. Ale to powiem, że różnie to się ludziom odpala. No, mam jednego klienta i w sumie on gdzieś tam... No, to jest chyba taki człowiek, który mi się daje, że będzie tak co jakiś czas do mnie wracać i dziwne ma potrzeby, ale mnie to strasznie intryguje, bo to właśnie jeden z takich krawaciarzy. Okej. Co właśnie... Przepraszam najmocniej, jak my powinniśmy jechać, bo już będziemy niestety kończyć, bo ja będę jechał, jeszcze dzisiaj mam jedną rozmowę i jeszcze ale w ogóle... Ale jeszcze nie wiem. Nie? My jesteśmy gdzieś koło ciebie? No, tak, ale... Tam będziemy jechać w tamtą stronę. Zawracać. Tak, no będziemy. Dobra, to ja sobie skręcę tu i tak. Wrócę stąd. No. I ten ja klient wraca, klienta, no. Co on... Wracać może będzie, no. Ja z nim online głównie. Raz się widziałam, a tak to online jakąś tam dominację mieliśmy, to on miał tak, że on właśnie świadomie sobie zażywał, bo wiedział, że wtedy da się bardziej wykorzystać. Aha. No i to było fajne, jak on sam sobie zdecydował, że chce i ja wtedy wykorzystywałam jego stan. Okej. Okay. Ale on to zrobił świadomie, w sensie wiedział, do jakiego stanu go to doprowadzi i świadomie wybrał mnie jako osobę, która go wykorzysta w tym momencie. Wydoi, że tak powiem. Okej. Okay. Hajs. Okej. Okay. No i to było fajne doświadczenie dla mnie, ale to było dlatego, że to nie, ja nie byłam przy tym. Nie ponosiłam za to odpowiedzialności. A jakbym przybyła przy tym i coś by się stało, ja pierdolę, żeby ktoś mnie później pytał, a co to, a skąd to i w ogóle. Nie. Nie. A. Zepsułeś samochód. No. Nie, nie. Samochód działa. Właśnie. Jeszcze ostatnia rzecz. Pieniądze w tym biznesie. Hmm? Jakie są pieniądze w ogóle? Ile kosztuje sesja? No, czy to się... No zakładam, że chyba dobrze się na tym zarabia. Jak to w ogóle jest? Wiesz co, powiem ci tak, jak jesteś dominą, która ma jakiś popyt i rzeczywiście regularnie pracujesz, to myślę, że kwota minimalna do zarobienia to jest od 10 tysięcy miesięcznie. Okej, okay. Gdzie mam skręcić? No mam koleżankę, co zarabia 100 tysięcy, tylko tu? Że ona też... co ty pojechałeś? No nie wiem, prosto gdzieś... jeszcze. Dobra. No. Która zarabia 100 tysięcy miesięcznie, ale to jest osoba, która też ma OnlyFans. I ja uważam ogólnie, że to jest taka moja jakaś, nie wiem, rada. Nikt mnie o nią nie pytał, ale powiem, że uważam, że jak już ktoś się zajmuje czymś takim, to w tych czasach, w jakich jesteśmy, warto to jeszcze sobie zarabiać w internecie na tym, bo dużo jest osób chętnych, zainteresowanych, ale więcej za granicą jednak. I można właśnie też online bardzo fajnie z ludźmi pracować. No ludzie kupują filmiki na przykład. Aha. Mają swoją ulubioną dominę i no... A mogę kogoś pozdrowić? Możesz wszystko. Tylko mów mi, gdzie mam skręcać. Prosto i tam. Będziesz skręcać na tym skrzyżowaniu w prawo. Na tym w prawo. Tak. Dobra. Dobrze. Musisz skręcić na tym skrzyżowaniu w prawo. Ojejku, moja królowo, już skręcę. Za tą strażą miejską. I możemy na nich napluć. Tfu. Znowu. A, bo zapytałeś mnie. I powiem tak, jeśli chodzi o kwotę za godzinną sesję, to oscyluje około 500 zł. Aha.
Ale na pewno też są, idzie w dół i idzie w górę to. Zależy u jakiej dominy. Mam koleżankę, co bierze tam chyba 2000 za godzinę sesji, ale to jest osoba, która jest na tyle... Kurde, to... Bo jestem już... znana w tym środowisku, no. Że ona... Jak już ma zrobić sesję, to niech to będzie z kimś, kto ma rzeczywiście pieniądze i będzie to dla niej takie... Bo ona już nie musi, ona nie chce się takich sesji robić za mniejsze pieniądze, ale ja na przykład mam tak, że jeżeli ktoś by do mnie przyszedł na 5-godzinną sesję, to bym zrobiła mu jakąś obniżkę. Uh-huh. W sensie byłaby inna kwota niż ta za godzinę. Ja zresztą mówiłam, ja na godzinę sesję raczej nie, już nie jestem zainteresowana, bo po prostu mi się ciężko rozkręcić na takiej sesji, a ja lubię się też pobawić. A, no właśnie, a ty w trakcie tych sesji jesteś podniecona i też czerpiesz z tego przyjemność? Tak, jeżeli chcesz mi zadać pytanie, czy na sesjach zdarzyło mi się dojść, to powiem tak. I oczywiście mówię bez penetracji. Okej. A jak w ogóle, bo 10 lat, no to już trochę jesteś w branży, czy... Znaczy w branży, 10 lat BDSM w ogóle mnie interesuje. Zaczęłam się interesować. BDSM to jest wiązanie, tak? BDSM to jest bondage, domination, sadistic i prosto. Teraz będziesz tam skręcać. W lewo. Nie, prosto jeszcze, sorry. Dobra. Gdzie jestem? Nie rozjedźmy pana. Nie rozjedźmy pana z trzema paskami. Tak, tu jest to całe ten, jakiś super centrum, które miało być handlowe. I się zesrało. Tak. A będą to burzyć i będzie osiedle na tym. Aha. A szkoda, no bo wreszcie. Ten trup... Nie, ten trup jest takim elementem. No ale coś z tego trupa trzeba było zrobić, no. Znaczy moim żywić. Zdaniem mogliby to zrobić właśnie, że to jest jakieś... Trochę jakieś post-apo tam w środku. No. Mogliby z tego coś zrobić już się, bo nie wiem, to jest chwytliwe trochę. Jakieś sesje zdjęciowe udostępniać. A tam wejść nie można, tam ochrona chodzi. No. Kiedyś mi to sprawia, tam pod płotem wszedł i się stresowałam, co ja zrobię, jak tam wejdzie, będę musiała też tą dziurą wślizgnąć się. Ale tam pilnują. Tak? No. Więc nie można się wślizgnąć. A chciałam w lateksach tam zrobić jakieś zdjęcie. Okej. Okay. Tak. Pewnie już Urbex to dawno sprawdził. Był chyba, ale no mówię, ta ochrona jest strasznie taka. Może w nocy niekoniecznie. A jak polska scena się zmieniła w ogóle na przestrzeni tych lat? Zakładam, że się zmieniła. Jest coraz więcej. No? To, coraz więcej dominujących kobiet pracujących w tym. Aha. Zrobiła się taka konkurencja, gdzie ja oczywiście się cieszę. Niech wszystkim dobrze idzie. Chyba, że tym, które robią to źle i biją po nerach. Nie bijemy po nerach. Błagam ludzie, nie bijemy po nerach. Mów mi tylko lewo, prawo, czy prawo. Co to? Dobra. Teraz prawo. Czyli jest więcej konkurencji? Co? To znaczy, że chyba też klientów jest więcej, tak? No sporo jest klientów, jest duże zainteresowanie. Myślę, tak? Że to mało się o tym mówi, dlatego że to, no weź i powiedz, jestem uległym mężczyzną. To jest wstydliwy temat. Jest. Na pewno jest, no. Nie żyjąc w bańce, nie żyjąc w bańce, to już mówię, dobra, to rzeczywiście to jest wstydliwy temat, więc o tym się nie mówi. Ale nawet o chodzeniu na eskorty to mało jest takich mężczyzn, którzy mówią, hej, chodzę na eskorty, może między kolegami, ale tak generalnie... Ja nie znam nikogo takiego. To by tak się przyznał. No jasne. No to chodzi, jest to wstydliwe, osoby, ale... Się tak przyznała. Nie, dla mnie to nie jest wstydliwe, dla mnie to jest wręcz takie, no wow, jesteś człowiekiem. Nie wiem, ja w życiu bym takiego czegoś nie powiedział, nawet gdyby mi się zdarzyło. Nie wyobrażam sobie, jak można o takich rzeczach powiedzieć. Weź, przestraszyłam się przez chwilę. Nie no, ty to cały czas opowiadasz, więc to jest twój ulubiony temat, to? Nie, w ogóle. Nie, mój ulubiony temat, różne mam ulubione tematy. O religii lubię gadać, co muszę skończyć. W ogóle muszę skończyć gadać o moich ulubionych tematach. To jest jedno z moich założeń. Skończyć rozmawiać o twoich ulubionych tematach, tak. W sensie, że masz nowe tematy, bo znaleźć? No znaleźć jakieś nowe tematy, a nie być monotematyczny, bo jeżeli ktoś śledzi mój program, to
zgadza się i to jest prawda. Potrafię być czasami wkurzająco nudny i pieprzę to samo 28 raz. Tylko sęk jest, że wszyscy tak robimy, a ja za każdym razem, jak jestem z moim rozmówcą, to tak naprawdę mam świadomość, ja nie myślę w tym momencie o tym, że kto nas ogląda, tylko ja mam świadomość, że my razem rozmawiamy. W związku z tym po prostu opowiadam coś jeszcze raz, tak jak to robimy, no bo ludzie przecież sobie opowiadają nowym ludziom swoje stare historie. Tak? No tak, no to dlatego ja to rozumiem i dla mnie to jest właśnie fajna forma, że tak po prostu sobie gadamy, ale to rozmawialiśmy już chyba o wszystkim dzisiaj. Dlatego zupa powstała z tego. Tak. No. Zupa. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość, gościna teraz się mówi, Mawka. Tak? Tak. O, cieszę się bardzo. Bardzo mi miło. A to był Wasz prowadzący Wini. Wini. Na smyczy dzisiaj. Tak. Mogę Cię pogilgotać? Nie mam moskotek w ogóle. Nie masz, tak zero, mówię. Ale lubię gilgotać innych. To tak? Jest, no. Pogilgotaj mnie. A masz gilgotki? No, że właśnie, czasami mam, a czasami nie mam. Czekaj, będę udawał, że mam. Ała! Ojej! Przestań! Mawka Wini. Jeszcze na sam koniec słoń trąbalski zapominalski. Mam dla Ciebie dwa małe prezenty. Jeden to jest paprykarz Winiego. Jestem ze Szczecina, więc mam swój paprykarz. O, dziękuję, kocham paprykarz. I skarpetki od firmy 100% dla Ciebie. O, dziękuję, i to różowa. Tak. Dziękuję bardzo. Przytulę Cię, dobra? Tak. Dziękuję. Jeju, jaka kochana osoba. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zrobiłeś mi dobry dzień dzisiaj. Mam bardzo nadzieję, że ja Tobie też trochę. Bardzo fajnie. Dziękuję. To początek dnia jeszcze. Cały dzień przede mną. No tak, już ale tak ja już wiesz. No tak, to już będzie cały dzień tak te wspomnienie tego początku dobrego. Tak. No dobra, czekaj. Na dobrej fali. Ale...